Cześć! Witajcie na kanale Przygody Młodego Mistrza Gry. Ja jestem Michał i dzisiaj będę waszym MG. Razem ze mną są moi gracze. Katana. Witam, dobry wieczór. Zuryk. Witam serdecznie. Ergo. No cześć. Oraz Bartek. Dzień dobry. Będziemy kontynuować dzisiaj naszą przygodę w D&D 5 edycji kampania Upadek Mystry. Więc bez większego przedłużania zapraszamy was na kolejną sesję. Ancis Aether. Ostatnimi czasy macie za zadanie oczyścić kanały, odblokować kanały do dzielnicy polnej pod Waterdeep. Dostaliście to zadanie od Detlewa Hoymana, jednego z kandydatów na jawnego lorda Waterdeep. Ma zamiar się wami posłużyć, aby zdobyć trochę przychylności mieszkańców dzielnicy polnej, przepraszam. Obiecał wam zapłatę, więc tak też, razem z przewodnikami z Gildii Oczyszczaczy Ulic, dziękuję, oraz wynajętą kleryczką wiary, wierzenia Latrandera zeszliście do kanału. Dużo czasu wam zajęło, nim przeszliście przez pierwszy i drugi poziom, ale wreszcie zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie, gdy zeszliście na poziom trzeci. A jak tego dokonaliście? Pomimo tego, iż straciliście swoich towarzyszy Indigo i Lunę w paszczach krokodyli, wyglądało na to, że niezbyt za nimi tęsknicie, gdyż i tak byli słabymi przewodnikami, jak twierdzicie. Jedyna wstrząśnięta tymi wydarzeniami była Luna, która od razu chciała ich pochować i wyjść. Ale stwierdziliście, że zrobicie inaczej. Vincent jako przywódca, nie będący aktualnie na sesji, stwierdził, że najlepszym wyjściem będzie odpocząć, pomimo tego, że zbliża się burza, która z pewnością was zaleje w kanałach, ale 8-godzinny odpoczynek to jest też dobry pomysł. W takim razie udaliście się z powrotem w znane wam już miejsce, tym razem zdemolowane przez potwora przychodzącego tutaj, do laboratorium, w którym wcześniej spotkaliście mięsnego jeża. Laboratorium, jak już mówiłem, było zdemolowane, ale zdążyliście je w kilka chwil przystosować, zabezpieczyć, stworzyć nawet kilka pułapek, tak aby spokojnie spędzić noc, może noc, nawet nie wiecie, która jest godzina, ale na pewno odpocząć. Każdy z was poświęcił chwilę, żeby pilnować reszty, gdy oddają się swoim sennym marzeniom. I po odpoczynku wyruszyliście w dalszą drogę. Podczas samych wart zauważyliście kilka nieciekawych sytuacji, stworzeń przemieszczających się kanałami. Z jednej strony były to góle, z drugiej strony Damakos na koniec swojej warty zauważył patrolujących strażników, rozmawiających o skrzyniach, które opustoszyliście wcześniej. Wyruszyliście w dalszą drogę w poszukiwaniu zejścia na poziom trzeci.
trafiliście na stwory, na gule wcześniej opisywane, które żerowały na nieszczęśnikach, na biednych, którzy nie przetrwali warunków tutaj kanałowych albo po prostu spotkali jednego z potworów. I zaraz po tym, jak udało wam się pokonać stwory, padliście ofiarą przechodzącego patrolu Zentarimów. Postanowiliście od razu się poddać, gdyż liczba strażników była o wiele przewyższająca was. Tak też zaprowadzili was do swojej kryjówki. Nie wprowadzając was do środka, jednak mieliście okazję, żeby spojrzeć do środka, zauważyliście, że jest to w jakiegoś formy fabryka. Jednak nie zostaliście wpuszczeni do środka. Został wydany prosty rozkaz, abyście zostali zrzuceni do kanałów na trzecim poziomie. Trzeba dodać, że zaraz po tym, jak zamknęły się drzwi, Aiden wykorzystał swoją sztuczkę, żeby trochę zmienić rozkazy dochodzące do kapitana oddziału i zamiast zrzucić was do kanału poziomu trzeciego, macie zostać do nich odprowadzeni. Trzeba też przypomnieć, że Damakos jako ten najsprytniejszy postanowił dołączyć do oddziału Zentarimów zamiast być przez nich prowadzony w kajdanach, więc pod przykrywką czarnego stroju, jak każdy najemnik, po prostu szedł sobie spokojnie razem z wami obok. Zostaliście odprowadzeni, jak już mówiłem, do dużego skrzyżowania, gdzie ścieki zlewały się na poziom niższy, a sami Zentarimowie ze zdziwieniem trochę, ale w końcu, skoro kapitan wydał taki rozkaz, pokazali wam tajne przejście i schodami udaliście się w dół. Już zaraz zaczniemy opis samego poziomu trzeciego. Chciałbym wam tylko włączyć jakąś ładną muzykę do tego. Czy macie jakieś pytanie, nim zaczniemy? Nie, ale ja tak się wtrącę. Ja jako ja, że słuchajcie widzowie, sklep znowu działa. Prawda, nie ma tam zbyt wiele w tym momencie, ale możecie wesprzeć nas, bohaterów, w naszych działaniach. Możecie kupić karty inspiracji, po jednej dla każdego z bohaterów podczas sesji. One są trochę warte, bo są mocne. Dają nam to tyle, że podczas jednego z rzutów, czy to testu umiejętności, czy testu trafienia, czy rzutu obronnego, możemy wylosować jedną kartę z zwykłej talii kart i tą kartę dodać do naszego rzutu. Przez co jest łatwiej, fajniej i lepiej. Więc zachęcam. No, ładne grafiki do tych kart porobił. Warto zajrzeć, chociaż sprawdzić, bo Michał zrobił takie karty, że... A, dziękuję. Co prawda Aidena karta jako jedyna w tle nie ma wyblurowanych pozostałych postaci, odróżnia się od wszystkich innych. Co? Nie ma? No. Aiden jest specjalny po prostu. Ja myślę, że czy ma właśnie? Klaudia tam się pultuni generalnie w pokoju obok, że... Wygląda trochę inaczej, ale bo Aiden jest po prostu szamanem, więc... Tam jedną po prostu jak wykupuje... Special. Jest special. Tak, wszystkie pozostałe wspierają wszystkich w drużynie, a ta jedna tylko Aidena, no. Wygląda ale na to... Bardzo ładne, dziękujemy. Tak, ja zachodzę do sklepu, zostaną... pisać w czat, wstukajcie wykrzyknik sklep, to wam się wyświetli link. Dobrze, udało mi się wreszcie znaleźć. Tak, zapraszamy do sklepu. Będę starał się śledzić, ale dawajcie znać, najlepiej dawajcie znać na czacie, jak wykupicie dla któregoś z graczy. Pochwalcie się, że wydaliście swoje punkty, żeby wspomóc któregoś z graczy. A teraz dajcie mi znać tylko, czy odgłosy szczurów i kanałów w tle nie są za głośno. Jeszcze zaraz postaramy się odpalić jakąś piękną muzykę, może coś z horroru. I już przechodzimy do samej sesji. Bardzo ładnie chlupie woda, jak na razie. Dobrze, to prawda. Dobrze, moi drodzy. Zeszliście wąskimi schodami
w dół. Jak już podkreślałem na poprzedniej sesji, schody ciągnące się wąskim przejściem były długie, zbyt długie waszym zdaniem. Kanały ciągną się głęboko, głęboko pod ziemią. Nie spodziewalibyście się, że zwykły odpływ nieczystości z miasta może być położony tak nisko pod powierzchnią ziemi, a jednak. Nie jesteście pewni, czy jesteście w dobrym miejscu. Wychodząc już z samego wąskiego przejścia na otwarty korytarz, a raczej okrągły tunel, od razu szczęki, gdyby mogły wam opaść, to by opadły, ale są teraz pod maskami zapinanymi na różne rzemyki i suwaki. Rozglądacie się i ci, którzy dostrzegają cokolwiek tutaj, bo trzeba przypomnieć, że Aiden razem z Luną są zdani na światło Fidi. Pochodzące od... Prawie. Fidi. Luna nie żyje. Masz rację. Luna nie żyje. Fidi. Luna już nie jest zdana na nic. Fidi razem z Aidenem są zdani na to magiczne światełko, które rozjaśnia nawet nie cały tunel, ponieważ wysokość, szerokość tego tunelu wydaje wam się jest to 10-15 metrów. W miejscu, w którym schodzicie, sam tunel jest okrągły. Nie ma tutaj żadnej zabudowy, która by wspierała przechodzenie tędy. Wszystko jest pochyłe, więc od razu jak tylko wychodzicie ze schodów, trafiacie na śliską, mokrą powierzchnię i od razu małymi kroczkami schodzicie na sam spód, gdzie wchodzicie chociaż trochę w tę nisko płynącą wodę kanałów. Jesteście ubrani, dobrze zabezpieczeni, więc żadna ta woda wam się nigdzie nie wlewa do stroju, ale nadal widzicie, jakby rozglądając się, że nie ma tutaj czego się złapać, więc musicie iść po prostu wodą przed siebie. Aiden, tak jak mówiłem, dla ciebie i Fidi, widzisz, że ona idzie blisko ciebie, bo ty jednak produkujesz to światło, czy to samą pochodnią, czy to magicznymi sposobami, ale światło dociera tylko do ścian tego korytarza. Jest tak ogromny, że sufitu już nie widać. Dodatkowo słyszycie, dźwięki tutaj trochę się zmieniają. Wcześniej byliście przyzwyczajeni do tego, że hucząca głośno woda gdzieś w oddali daje się słyszeć. Tutaj jest nienaturalnie cicho, poza takimi bardzo niskimi gdzieś w tle uderzeniami, które są zupełnie nieregularne. Jakby niskie dudnienie gdzieś w tle. Dodatkowo, pierwsza osoba, która schodziła, pewnie Vincent prowadził. Tak jak mówiłem, zszedłeś, dosłownie dotknąłeś tylko tego wolno płynącego potoku ścieków. Bardziej tutaj jest nawet, jak spojrzałeś, czystsza woda. Wydaje się, jakby było tutaj mniej fekalii. Jak podszedłeś i poruszyłeś tę wodę, wydałeś jakiś dźwięk przez to, widzisz, że na granicy widoczności przestraszyłeś jakieś małe stworzenia. Kilka szczurów, czy może jakiś pies, i widzisz, że prychnęły gdzieś w ciemność. Uciekły. Ruszacie przed siebie. Nie będziemy tym razem już rzucać. Macie do przejścia określone próby. Zobaczymy, czy wam się uda. Ruszacie przed siebie. To, na co mieliście nadzieję, zobaczyliście dosyć szybko. Po około 100 metrach już widać, że w niektórych miejscach, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie tych stromych kanałów, po dwóch stronach widać w niektórych miejscach budowane zagłębienia, które prowadzą, przechodząc akurat koło nich, nie widzicie, żeby prowadziły do jakichś konkretnych pomieszczeń, nie ma tutaj drzwi ani nic, ale widać, że w samej tej pochyłości kanału jest po prostu płaska powierzchnia, na której można by się zatrzymać, coś postawić, żeby nie wpadło od razu do kanału. Miejsca, w których można się po prostu przez chwilę zatrzymywać, schować może, coś postawić. Idziecie. I po dosłownie 3 minutach docieracie do pierwszego dużego skrzyżowania. Wielkie, ogromne 4 tunele łączą się ze sobą, ale tutaj nie ma już spływu, to znaczy te nieczystości nie spływają w dół, na żaden niższy poziom, bo taki już nie istnieje, tylko płyną jednym z korytarzy. Co zauważacie? Kanał, którym przyszliście, oraz kanał naprzeciwko was są otwarte. Kanał po lewej tak samo i do niego spływają wszystkie nieczystości. Ale widzicie, że dodatkowo po prawej stronie jest również duża dziura jakby na tunel kanału, ale widzicie, że jest zamknięta
bardzo, może nie, jakby gładki metal, skorodowany i bardzo stary. Widać na nim jakieś zielone mech i grzyby, ale widzicie, że cały tunel jest jakby odcięty. Co robicie? No, może znowu wybuchowe grzyby. Swoją drogą, Wincencie, nabrałeś jakby kolorów przez ostatnie kilka pomieszczeń. Miałem wrażenie, że jesteś, ale jakby cię nie było. Lubię być skupiony, kiedy to działam. Może dobry moment, jak i tak nie wiemy, w którą stronę iść. O co chodziło z tą sytuacją z przed chwili? To znajomi? Koledzy? To przecież twoi znajomi, Damakos. Byłeś ubrany tak samo jak oni. No przecież nie daliby ci ubrania tak po prostu. To nie było bardzo trudne. Znaczy, to nie znajomi, ale wiem, kim są. To Zentarimowie. I to nie są przyjemne typy. Jakby walka z nimi na ich prawdopodobnie terytorium skończyłaby się naszą śmiercią. A nic za nich nie mamy. Więc liczyłem, że uda się jakoś ich minąć w ten sposób. No jak widać, i ty, i Aiden się spisaliście, więc się udało. Więc jestem pod, za to... pod wrażeniem, szefie, jak ich przekonałeś, żeby nas nie zabili. Ich tam naprawdę było dużo i mieli takie wielkie, jakieś takie dziwne maszyny. Znaczy nie wiem, w sensie to nie, nikt nic nie zrobił, tylko tyle, że co, zrzuciliby nas tutaj. Tylko mieliśmy szczęście tak naprawdę. Widocznie mieli ważniejsze sprawy niż banda włóczących się po kanałach. No, ale biorąc pod uwagę, że mówili o tym, że oho, zrzuci ich na dół, zaraz ich zaleje, to powinniśmy się pośpieszyć. Tak, to na pewno. Fidi mówiła, że nadchodzi burza, więc jakby... Ja nie wiem, jak nadchodzi ta burza, ale ona już nadchodzi od 10 godzin pewnie. Ja nie wiem, czy coś się zablokowało na górze, czy ta burza dopiero nadejdzie nad nami, ale nie chcę tutaj być, jak ona nadejdzie. Zablokowało to się na dole i właśnie musimy to odblokować. I podchodzę do tej ściany metalowej. Mhm. Czy z tego miejsca wypływa woda, czy to jest po prostu blacha, jak gdyby zaspawany korytarz? Rzuć sobie na percepcję, poproszę. Widziałem też, bo chciałby poszukać jakichś oznaczeń może, czegoś, co by mogło być na pewno, co to jest i tak dalej. Dobrze, to też poproszę rzuć sobie. Aiden, podchodzisz do tych wrót, bo od razu rozpoznajesz, że są to wrota. Zamknięte z obu stron korytarza, łączone zębami przechodzącymi przez sam środek. Widzisz, że były zamknięte bardzo dawno temu i dużo wody musiało się przelać. Nawet widzisz, w pewnym momencie te wszystkie glony i zieloność na samej blasze, w którym momencie jakby dokąd sięgała woda tutaj i widzisz, że było to około 5 metrów. Dalej blacha jest w miarę nienaruszona, poza tym, że jest porodzewiała w niektórych miejscach. 10. Mm-hmm. Vincent. Rzuciłem 9. 9. To razem zauważacie, ty Aiden właśnie przyglądasz się bardziej tym drzwiom, ty Vincent spostrzegasz, że na razie pomiędzy tym korytarzem, z którego przyszliście, a prawym korytarzem, który jest zamknięty, pomiędzy nimi zauważasz na ścianie 4 dźwignie. Ale oznaczenia, które są nad nimi, są tak stare i zużyte, można powiedzieć, że nie jesteś w stanie rozpoznać, co robią, co znaczą. Szaja no. Podchodzi do tych drzwi i zaczyna pukać rytmicznie jak w bęben. Patrzcie, to jest bęben. Myślę, że to są grodzie. Próbuję zobaczyć, czy w innych tunelach jest miejsce na wyjście takich drzwi. No bo okay, jeżeli to... Tak. Staram się też powstrzymać Szaję od bębnienia. No to Szaja, czy dajesz się powstrzymać od bębnienia? Nie hałasuj tak dużo, bo to mogą żyć dziwne kreatury. Ja ale i tak, kilka uderzeń było, na pewno oglądaliście kiedyś filmy, jak ktoś uderza jak w taki duży talerz, wiecie. Tak, to uderzenie po prostu rozchodzi się echem gdzieś w głąb.
Jak ten, jak Władcy Pierścieni, ten trup w Mori, który wpadł do stóp. Tak, dokładnie. Ale nie mogłam się powstrzymać, Aiden. To jest taki fajny dźwięk, bębna. I zobacz. I można do tego stworzyć wspaniały rymowany, jak to się nazywa? No. Łobodubo. Niech nam żyje szef naszego klubu. Nie, wszyscy będą wiedzieć, że tu jesteśmy, a tego jak nie potrzebujemy. Jak wyjdziemy, to będziemy rymować. Dalej patrzę na te wrota i jak gdyby macam. No, Szaja, gdy uderzyła w nie, no to jeszcze trochę tej zieloności poodpadało, faktycznie zaczęły wibrować trochę. I wydają się być super grube. Słuchajcie, Zentarimowie, ci, którzy nas tu sprowadzili, powiedzieli, że tędy dojdziemy do dzielnicy polnej. A rzeczywiście, mówili, że w prawo. Pod tą dzielnicą to jest to za ten zator? Tak. Czyli tak. Musimy otworzyć te drzwi, rozumiem. Tak? Dobra, zaproszę o informację, czy widzę te... Dobrze, już ci mówię. Tylko poproszę wpierw, żeby Damakos i Shaya, jako że nic nie robią, użyćcie sobie na percepcję. Jest to utrudnione. Nie jest to utrudnione, po prostu. Podchodzisz do każdego z korytarza i poza tym, że widzisz miejsce, z którego takie wrota mogłyby wychodzić, to dodatkowo jeszcze zauważasz, że pomiędzy każdą parą tuneli na ścianach też znajdują się cztery dźwignie. Metalowe, bardzo solidne, wygląda jakby miały przetrwać dużo lat i różne warunki. Tyle. Szaja wącha drzwi. Szaja. Myślę, że tak się na tym skupiam, tylko tak to wygląda. Pod twoimi nogami, Szaja, przebiega para szczurów. Ja bym chciał, zaczyna mi burczeć w brzuchu. Jako że znam się trochę na pułapkach i zabezpieczeniach i tego typu rzeczy, tak? Nie wiem koniecznie, czy będę szukał tu jakiejś takiej pułapki, ale ewidentnie jest to jakiś sposób zamknięcia. Może wsparłbym się nawet Judaszem, skoro jestem w stanie jakby prześwietlić warstwę ściany czy drzwi i spróbować jakby lokalizować połączenia tych dźwigni i wrót na przykład. W sensie, no chciałbym spróbować w jakiś sposób chociaż delikatnie naprowadzić się na to, o co chodzi, przyjrzeć się tym dźwigniom, no taki pełny investigate wykonać wokół tego wszystkiego. Jasne. Zaczynasz przykładać pierścień zaraz nad tymi dźwigniami, ale od razu widzisz, że skomplikowane zębatki, łańcuchy, nie będziesz w stanie ich śledzić, bo są po prostu za wysoko i te mechanizmy w ścianie idą zbyt wysoko. Dodatkowo dwa zombie, które ciągną łańcuch, gdy wiesz, przerzucasz dźwignię, tam zbyt skomplikowane. Co robicie? Miałem nadzieję, że będą tylko te cztery dźwignie, ale takie same są przy każdych wrotach. To może każda para, w sensie komplet, operuje jedną? Na to wygląda. Na to wygląda. Rzućcie sobie wszyscy na percepcję. Utrudniony. Zwykły test minus 4. Ale jeszcze damy 14. Możesz spojrzeć przez bramę w drugą stronę? Mogę. Spojrzeć, czy po drugiej stronie jest. Znajduje się woda wyżej niż. Też 14. 13. Szaja liże ścianę. Bo jak otworzymy te wrota i po drugiej stronie znajduje się... Tunel jest zalany, to marny nasz los. Damakos, przykładasz pierścień do drzwi, a ty, Vincent, zaczynasz się rozglądać po całym pomieszczeniu. Środek jest to po prostu okrągły plac z tą wodą ciekną w jedną stronę, ale zaczynasz patrzeć w miejsce, z którego przyszliście. Coś usłyszałeś z tamtej strony. I widzisz dosłownie na granicy twojego wzroku coś porusza się. Widzisz przy samych krawędziach, tutaj nie ma krawędzi, bo te tunele są okrągłe, ale widzisz na krawędzi wody coś porusza się w waszą stronę. I widzisz jeden szczur, drugi, kilka, ale widzisz w oddali, że coraz więcej się ich tutaj zbiera. Zaczyna się robić ciasno. Szczury tutaj się zbierają. Musimy się pospieszyć.
Wcześniejsze pytanie. Czy jak ten pierścień przykładasz przez ścianę, to sprawdzałeś, czy możesz włożyć palec przez ścianę? Nie, nie sprawdzałem. Możesz się włożyć, jak tam jest woda pod sufit, to się będzie lać przez ten na przykład. Tak mu prosto w twarz. No, a czy widzę coś za tą bramą? Jako, że masz widzenie w ciemności, widzisz bardzo podobny tunel do tego, którym przyszliście. Nie widzisz, żeby był zalany. Nie widzisz okay. Tak naprawdę żadnej wody tam. To tak wysoko są te dźwignie jakby? Nie, to jest na wysokości ludzi, można powiedzieć, do obsługi przez ludzi. A widzę, że chciałbym zobaczyć różnicę pomiędzy ustawieniem dźwigni w tych czterech miejscach. Nie ma żadnej. W sensie i te zamknięte, i te otwarte są tak samo ułożone? Tak. Wszystkie są skierowane do góry. Ciągnę za pierwszą dźwignię, tak niby się opierając o nią, po prostu ją w dół. Pierwszą z lewej strony przy tych drzwiach zamkniętych. Dobrze. Widzisz, że dźwignia ma w sobie jakiś mechanizm sprężynowy, bo gdy ciągniesz za nią i puszczasz ją, to ona wraca do swojej pozycji. I słyszycie nagle głośny chropot i drzwi naprzeciwko miejsca, z którego przyszliście, zaczynają się powoli zamykać. Kanał zaczyna się zamykać. Widzicie, że woda coraz bardziej przyspiesza, żeby zdążyć przepłynąć przez coraz węższe przejście, aż w końcu grota zamykają się z głośnym hukiem. Gdy całe echo odbijające się kanałami ustaje, słyszycie ten narastający szum, który w jakiś sposób nieświadomie narastał w wasze uszy. Odwracacie się i widzicie, że teraz dosłownie zaraz koło tej rzeki nieczystości widzicie setki szczurów, które biegną razem z potokiem. A czy w miejscu, w którym my weszliśmy, też są wrota? W sensie my przechodziliśmy przez takie jakby wrota? To znaczy nie zauważyliście tego, jak przechodziliście, ale z każdej strony wydaje wam się, że są. To teraz pytanie, czy jestem w stanie przed szczurami dobiec do dźwigni przy tych wrotach, z których jakby one próbują wyjść? Jesteście przy nich. Okej, okay, no wyszliście to... i masz dźwignię zaraz po prawej stronie. Aha, to są dźwignie jakby do wszystkich drzwi, jeden zestaw. Widzisz, że są, jakby. Tak, nie, widzisz, jak weszliście, pomiędzy każdym tunelem, a każdym tunelem, na ścianie, na skosie, są cztery dźwignie. I widzicie, że jest ich łącznie w tym pomieszczeniu 16. Okej. Okay. Czyli nie szczurów trzeba się obawiać, tylko tego, że uciekają pewnie przed burzą. Jest nas cztery, to może każdy pociągnie za jedno. To teraz chciałbym to maksymalnie po prawej stronie pociągnąć. Ja też. Poczekaj, Szaju, nie wszyscy naraz, bo... Jasne. Właśnie wszyscy naraz. To chyba razem powinniśmy tutaj... W tej całej mieszaninie nagle słyszycie, że ktoś biegnie kanałami z miejsca, z którego przybiegliście. Ciągniesz za dźwignię, drzwi po waszej lewej zamykają się, te, gdzie woda płynęła. Teraz macie zamknięte trzy wrota i widzicie, że woda zaczyna napływać do tego miejsca i powoli zbierać się. Dodatkowo szczury wpadają tutaj i teraz płyną już. I słyszycie, że ktoś nadbiega za wami. Pociągnij jeszcze raz tą samą, niech się otworzy to. Pociągnę jeszcze raz tą samą. Widzicie, że to wirowisko szczurów i kanałów zaczyna spływać, gdy wrota się otwierają z powrotem. Ja bym ciągnął drugą od lewej. Ale... Drugą od lewej... W końcu postać dobiega do was i widzicie... To znaczy ktoś wbiega. To po pierwsze. Widzicie postać diabelstwa o fioletowej skórze, ładnie ubranego, ale widać, że jest zużyte to ubranie. Widzicie taki rozbiegany wzrok. Druga po lewej. Szybko ciągnij to! No ciągnę, no. Ciągniesz i widzisz, że w tym momencie za nim leciało tysiące szczurów, po prostu wypełniały cały ten tunel i widzisz, jak wrota powoli się zamykają, to te szczury jeszcze wylatują przez ten otwór i w końcu zamykają się. Widzicie, że jeszcze rozbiegają się, połowa spływa. Widzicie, że mężczyzna teraz zupełnie niezabezpieczony niczym, w zwykłych spodniach, w kratę, zupełnie przemoczonych. Widzicie, że teraz tylko opiera sobie ręce o kolana. Widzicie to, co ja? To diabeł. Fidi od razu podchodzi. Jakieł? Czy mogę pomóc? Może
Coś ci się potrzebujemy... stało. Co? A druga... Fidi, zostaw go, on może być chory. Jak pociągnęliśmy drugą wajchę od lewej, to się zamknęły drzwi te, którym przyszliśmy. Tak. Ostatnia druga wajcha, od lewej. Nie ruszyliśmy, otworzy ta. Druga od lewej zamknęła wrota, z których przyszliśmy. Tak. Tak. Kim jest? Nie, trzecia. Trzecia. Druga od prawej. Druga od prawej, bo druga od lewej nie, to otwiera... Została jedna. Z pierwszą i drugą. Tak, została nie, nam jeszcze ja jedna. Nie, ja pierwszą i czwartą ciągnąłem dotychczas. Ciągnąłeś pierwszą i to zamknęło to przed wami i czwartą to po lewej. Teraz była trzecia, to jeszcze została nam druga. To ciągnę no drugą. Tak. No druga po lewej, no. Poczekaj. Wstrzymuję go. Mhm. Dowiedzmy się, kim jest nasz gość. Daj spokój, no jesteśmy w piekle. Diabeł to diabeł, no. W końcu... Widzicie, że mężczyzna się wyprostowuje. Wyprostowuje sobie kręgosłup w drugą stronę. Spluwa. O. Moment, moment. Może on chce po prostu zgarnąć naszą nagrodę. Tak samo jak było na tym całym... na tej arenie chwały. Moment, moment. Kim ty jesteś? To znaczy, odpowiedz szefowi. Nagrodę? Dziękuję z interimą. Widzicie, że on tak w ogóle ignoruje... To znaczy, nie ignoruje was, ale rozmawia z wami i idzie w kierunku, w którym... Naprzeciwko, można powiedzieć, na północ. Zamknięte jest. Zentarium? Nie, jakieś. Tam jest zamknięte, no. Na północ jest zamknięte. No. Widzicie, że podchodzi do drugiego zestawu dźwigni. Pociąga pierwszą dźwignię. Drzwi powoli otwierają się. Co tu robisz? I kim jesteś? Co wy tu robicie? Idziecie? My zadaliśmy pytanie. Widzicie, że mężczyzna wchodzi w ten duży tunel, który nie dopiero się otworzy. Jesteśmy szambonurkami, no nie widać? Jak otworzyć te drzwi? I idźcie gdzie chcesz. Widzicie, że mężczyzna idzie. Nie, nie, czekaj, czekaj. Dobra, nieważne, zostawmy go, otwieraj jak otworzyć te drzwi? No ostatnią dźwignią, Aiden. Ale nie wiadomo co jest dalej. Jak trafić do dzielnicy północnej, polnej? Tu się robi jakoś bardzo faktycznie gęsto. Słyszycie tylko echo rozchodzące się jeszcze, jak mężczyzna znika na północy. Tamtych nie polecam otwierać. Chodź, chodź, chodź. Ciąg za wajchy krok. I ciągnij na ostatnią. Ostatnią? No to co została nam? Druga. Jasne. Drzwi bardzo powoli. Widać, że jakieś mechanizmy musiały się zastać, bo bardzo powoli z takimi zrywowymi ruchami i w końcu otwierają się. Pomimo tego, że macie zatkane twarze, nosy i wszystko, czujecie stęchłe powietrze, które stamtąd przylatuje. Uderza was i dosłownie łapiecie się za twarz, żeby nie zwymiotować. Tak, i zginacie się w pół. Nie wiem, czy chcę ufać Zentarimom. Patrzycie w ten tunel i widzicie, że cały jest porośnięty mchem, jakąś roślinnością. Nie jest tak, że zupełnie tam nic nie widać, po prostu ściany są całe w mchu. Tak, no tutaj nikt nie wchodził. Nie jest tak, że tam gdzie jest zator najbardziej capi? Pewnie tak. Masz jeszcze tą ziołowe coś za Makosie? Mam. Ja bym chciał jeszcze spojrzeć teraz na te wajchy i symbole, które są mm-hmm. przy nich, czy tam nad nimi. Mm-hmm. I chciałbym zobaczyć, jaki jest wzór nad wajchą, która otworzyła te wrota. Te, które przed chwilą otworzyliście? Tak. To jest Z. Litera Z. To jest Z, dobra. I jeszcze spojrzę Z, na korytarz. Ten, który zamykał... Nie, przepraszam, to jest... przepraszam, to jest W. Jeszcze na korytarz, skąd przyszliśmy, czyli drugi od prawej. Z którego przyszliście, czyli to jest drugi od prawej, tak? To jest P. Przyszliśmy. Jak dźwignie, P. Tak, P. Dźwignie w jak wybuch. PZPW. PWPZ? Chyba tak. PZP? Dwa razy P? Tak, jest dwa razy P, bo jest... Jak północ i południe. Tak, północ, południe, wschód, zachód. I idziemy... Wow!
To są te pradawne znaki, których Vincent nie mógł odczytać. Serio? Okej. Okay. Nie martw się, szefie, no byłeś zmęczony, no. Idziemy wtedy na wschód, czyli... Czyli chyba w dobrą stronę, bo dzielnica polna jest na wschód za murami. Tak? To się zgadza. Dzielnica polna? Nie, dzielnica polna jest najbardziej północną dzielnicą. Prawda? Tak. No. Dzielnica polna jest najbardziej, tak. Czy dzielnica północna nie jest najbardziej północna? Nie. Możecie sobie zobaczyć. Nie, rozumiem. Miasta. Dzielnica... Może powinniśmy jednak iść tam za tym diabłem. Eden znowu za dużo mówi. Ale szefie, w którą stronę idziemy? Ale chyba wie, co robi. W sensie, wiedział, za którą wajchę pociągnąć. Tak trochę... Ale może on na przykład chciał wyjść. A my szukamy centrum problemu, czyli... Czyli zatoru w dzielnicy między dzielnicą północną a polną. Nie wiem, z czym się dzieje polna, ale... Ale powiedzieli nam wcześniej, że mamy iść w tym kierunku, jakby... Pytanie, czy chcemy wierzyć Zentarimom. Zaprowadzili nas tutaj, w sensie. Ale oni chcieli, żebyśmy się utopili chyba. Właśnie, nie mamy czasu, chodźmy. Dobra, Aiden, to gdzie jest ta dzielnica polna, w którą stronę mamy iść? Na północ. To tam, gdzie poszedł, to poszło to diabelstwo? Nie, on poszedł w przeciwnym kierunku. Nie, on poszedł na północ, tak. On poszedł na północ, my przyszliśmy z południa. Dlaczego zakładaliśmy, że w tą stronę mamy iść? Bo Zentarimowie powiedzieli, że mamy pójść w prawo. Tak, na pierwszym skrzyżowaniu w prawo. W sensie możliwe, że to nie jest pierwsze skrzyżowanie, bo to było zamknięte od chyba zawsze. Więc może następne w prawo. No, na wszelki zwyczaj zamknijmy to z powrotem i pójdźmy na północ. Słyszycie z tunelu, głęboko z tunelu po prawej stronie, tego prowadzącego na wschód, dziwny dźwięk, którego nie jesteście w stanie zdefiniować. Coś śliskiego? O, to slajmy. Jakby coś prześlizgiwało się tunelami. Coś burczy, chyba jakby zamknijmy. Takie ciumkanie? Nie, jest to pociągłe, długie, jeden pociągły, długi, jakby slime zjeżdżał po zjeżdżaniu. Dobra, tak, to jest bardziej to. Vincent łapie za wajchę, zamyka drzwi i udajemy się na północ. Jasne, łapiesz za dźwignię, pociągasz, już odchodzisz, drzwi się wcale nie zamykają, słyszysz tylko No szefie, no trzeba pociągnąć, no, tak jak robił poprzednio Damakos, pociągnij. Właśnie mechanizm zastał. Dobra, nie mamy czasu, chodźmy. Idziemy, tak jest. Mm-hmm. W takim razie zostawiacie za sobą zamknięte drzwi i otwarte wszystkie trzy przejścia. Ruszacie na północ w ślad za diabłem. Pytanie, czy po wewnętrznej, jakby kiedy przechodzimy przez groć, po drugiej stronie też są wajchy? Tak. No to możemy zamknąć za sobą tą groź, żeby żaden śliniak nam nie wjechał od tyłu. A jak trzeba będzie uciekać przed czymś z przodu? No to otworzymy groź. No. Nieważne, dobrze mówi. Zamykanie grodzi i otwieranie zajmuje jedną akcję. 6 sekund. Jedną rundę. Tak, nie wiem, tak dla informacji. No dobra, no to czekamy, aż wszyscy przejdą i zamykamy. Mhm. Dobrze, w takim razie bezproblemowo. Pociągacie za dźwignię. Tak, i woda, która płynie od was w stronę skrzyżowania, zaczyna się zbierać tutaj pod drzwiami, więc... No to ale tak, mnie tata też zawsze mówił, że trzeba zamykać za sobą drzwi, bo w dziupli nie mieszkamy. Mhm. Idziecie na północ. Słyszycie echem odbijający się głos już po chwili. Wpadniecie na herbatę? A te? Widzicie? Tunelem co chwilę pojawiają się znowu te jakby wgłębienia wyżłobione specjalnie na to, żeby się tam zatrzymać. W niektórych miejscach widać nawet pokratowane rury wychodzące właśnie w tych miejscach. Bo tak
cały tunel jest utrzymany tak, żeby nie było tutaj żadnych otworów wchodzących i naruszających ten owalny kształt tunelu. Jeżeli już jakaś rura wystaje, to wystaje właśnie w tych wgłębieniach po lewej lub po prawej stronie. To na pewno herbata, czy po prostu brązowa woda? Woda. Szaja myśli, że to są jakieś szamańskie sztuczki, więc po prostu chwyta oszczep, blisko go trzyma i nasłuchuje, bo tu ściany gadają. Jesteśmy bardzo, bardzo głęboko. To niemożliwe, żeby tutaj coś mówiło. Jaki jest szyk? Powiedzcie mi. No, Vincent na pewno z przodu. Czy w jakiej odległości od siebie też idziecie? Powiedzcie mi. Bo na razie rozumiem, jakby w całą grupę uszliście. Fili tam jak zwykle trzyma się z tyłu. Myślę, że Vincent odejdzie tak, żeby iść troszeczkę przed krawędzią światła, czyli w ciemności. Jasne. Damakos? Idę z nim. Jasne. Ja mogę zamykać tyły, rozglądając się od razu. I jak zwykle Aiden z Fili na środku. Jedyne w świetle małe dwa stworzenia. Ja tak się staram, jak oni, jak Vincent niknie w ciemności, to ja staram się przyspieszyć, żeby go widzieć. Oj, to nie niemożliwe. Jest jedyne, co to Damakosa widzisz, jeszcze ogon. Ogon? Czy tam, nie, ogon pewnie masz w tych spodniach swoich specjalnych. Ale tak, idziecie dalej na północ i już po chwili ten głos rozchodzący się trafia na punkt, z którego pochodzi. Widzicie, że mężczyzna, diabelstwo, dogoniliście go, jest pochylony aktualnie nad czymś dużym położonym po lewej stronie kanału, lekko wchodzącym do tych nieczystości. Widzicie, że jeszcze rusza to stopą. Tego się nie spodziewałem, małem. Widzicie, że mężczyzna tak specjalnie robi to nieecho. Ałem. No cześć. Poznajecie tu coś? Przyglądam się. Czy to jest jesz? Stajesz koło mężczyzny? Jestem. Jak Vincent podchodzi, to tak. W sensie, jeśli podejdziemy razem, to podejdę. No. Nie widzisz. Nie widzisz, normalnie, co podchodzę. Słyszysz klopotanie wody, które gdzieś tam się zbliża. Chlap. Damakos, podchodzisz, żeby zauważyć nie humanoid, może humanoidalny, ale większy stwór. I tutaj Vincent, tylko ty możesz sobie rzucić na wiedzę. Nie, przepraszam, i Shaya może rzucić też na wiedzę. Ja nie wiem, czy ja widzę, bo ja jestem daleko i... Nie, wy wszyscy podchodzicie. Nie, bo w końcu doganiamy. W porządku. Myślałam, że jesteśmy na wiedzę, w sensie, co to jest za stwór? Tak, właśnie zastanawiam się, na co to rzucić. Na inteligencję poproszę test. Mogę jeszcze sztukę przetrwania, zależy jakiego tak, to jest. O, rodzaju. Albo sztuka przetrwania, zależnie co wam lepiej pasuje. Wow. To jest, to leży? Jak podchodzicie, zauważacie, że nie jest to osobnik jedyny. Widzicie porozrzucane ogromne ciała po całym korytarzu wzdłuż. Są to duże, humanoidalne, o ogromnych nosach, owłosione stwory, pyskami trochę przypominającymi psy. Bardzo zanieczyszczone i cała ich budowa jest swollen, to jest taka spuchnięta. Rozpoznajesz Shaya i Vincent, to są ogry. Widzisz teraz, Damakos, stojąc koło diabelstwa, widzisz, że nie posiada przy sobie żadnej broni, ma za to jego ubiór i jest bardzo dobrze dopasowany, ale tak jak mówiłem wcześniej, jest zanieczyszczony i zużyty trochę. Widzisz, że chodzi boso i nogawki od swoich spodni ma podwinięte, tak jakby nie chciał, żeby się zamączyły. Widzisz teraz, że zagląda do brzucha jednego ze stworów, ponieważ ten cały bok ma rozdarty, najwidoczniej to spowodowało jego śmierć, ale widzisz teraz, że mężczyzna ma tylko pojedynczy mieszek przy boku i widzisz, że wyciąga, sięga do niego dłonią i wyciąga długą szpadę i nakuwa coś w żołądku tego ogra. Widzisz, wyciąga nabitą długą, dużą czerwoną glizdę.
odrzuca to na bok i teraz przechodzi dalej do następnego ogra, a ty spostrzegasz, że cały brzuch jest właśnie spuchnięty, napuchnięty i stamtąd po prostu setki tych glist czerwonych wyłażą i widzisz, że ucztują na wszystkich tutaj zebranych, na całym stadzie. To paskudne, szefie. Dawno to zdechło? To wygląda jakby dawno zdechło. Co? A cholera to wie. Co ogry robią w takich kanałach? Mieszkasz tu? Mieszkam. Kto by chciał mieszkać w kanałach? No nie wiem, wydajesz się zaznajomiony z tym miejscem. Przejazdem jestem. A wiecie może, gdzie jest jakiś zator? Szukamy pod przepływem. Szukamy miejsca pod dzielnicą polną, które się, nie wiem, zawaliło, zasrało, cokolwiek. Mamy to wysadzić i spuścić. Szukacie mecenasa. Co to jest mecenas? Jeśli on jest zatorem, to pewnie tak. A. Tak, nie, no to... Dobrze idziecie, dobrze idziecie. A co do stworzeń, no to... No nie tylko to się tu widuje, no. No ludzie różne rzeczy spuszczają w kiblu, no. Ej, ale to kim jest ten mecenas? To on jest tym zatorem? To jego trzeba wysadzić? Bo ja już się zgubiłam. Zobaczcie. To też jest taki ślimak jak ten od żebraków, czy coś? Ślimak od żebraków? Widzisz, zaciekawiony, widzisz, że łapie jedną z tych czerwonych glist i wsadza sobie do tego mieszka. Piętro wyżej. Bestia cała ze śmieci, taki wielki jakby ślimak. Nie, ja nie mówię o tym. To ty chyba widziałeś, Wincencie. Ten ślimak, dobra. To dlatego kilku takich nieszczęśników wcześniej wpadło tutaj. Opowiadali, że uciekali przed stworem. Ale w ogóle nie rozumiałem ich, majaczyli tak strasznie. No ale zabrałem do siebie w ogóle... Powiedz kim... niech nam powie, kim jest mecenas, kurde, no. Bo może z nim trzeba gadać. No, zabrałeś jak ich chcecie... do siebie? W sensie masz tu lokal? Tak, bardziej na północ, ale... Obchodziłem akurat z drugiej strony. No tylko, że te szczurzyska się natknęły. Mówię wam. Szefie, ale nie widzisz, że on zmienia temat? On nam nie chce powiedzieć, kim jest mecenas. A znasz gościa, co prowadzi laboratorium piętro? Mecenas kim jest? On jest ważny, on jest przywódcą. Znaczy, myślę, że ciężko Szaju się rozmawia z czterema osobami naraz, które ciągle mówią. Laboratorium? Tam dużo interesów się dzieje na górze. No, rzuć sobie Szaja na perswazję albo na coś takiego. On zmienia temat. Tam jakiegoś mutanta hodował. Ktoś. W ogóle pełno szeptów, jakaś tajna krypta, dziwne rzeczy. Mutantów tutaj dużo. Widzicie, że Szaja w końcu rozgarnia was na boki. Przykłada mu oszczep. Perswazja. Widzisz, że mężczyzna tak, jak go złapałaś, tak w połowie ruchu zatrzymał się. W połowie gryzania jednej z glist. No, wyrzucają. No. Jak pójdziemy na północ, ja wam pokażę. Mecenas, no, sporych rozmiarów. No myślę, że to on jest problemem. To znaczy, no, on na pewno jest problemem. Czy to był człowiek? Mecenas jest czymś żywym? Na pewno. Nie jest to w sensie takie jakieś rumowisko, gruz, tylko coś, co żyje. No, każdy, kto by na to spojrzał, na mecenas, to by powiedział, że on trochę żyje, no. Jak wszystko w tych kanałach. No ale chodźcie, bo... Tak, bo woda... Widzicie, że... Przez to, że zamknęliście wrota za sobą, woda, która płynie w tę stronę, cały ten kanał rzeki zaczyna się troszeczkę podnosić. Tak. No. To co was tu sprowadza? No, mecenas na to wychodzi. Żeby odblokować dzielnicę polną. Fidi tam jeszcze dodaje swoje 3 grosze. Za pieniądze tu przyszliśmy. Zadanie mamy. Pieniądze. No dobrze, chodźcie. Widzicie, że... Przygarnąłeś tych bezdomnych, co na tratwę się chcieli wbić, bo ich ślimak gonił? Ale nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to jest. Idziesz sobie kanałami, nie spodziewałbyś się niczego, a tu nagle z wyższego piętra ląduje w kałuży przed tobą 2 bezdomnych. Przerażeni, oczy wybałszone, tak, że jednemu to mało nie wypadło to oko. No i jak się nazywasz? Co ty robisz tu właśnie? Kim jesteś? To
To jest dobre pytanie, na które nie byłem przygotowany. Przecież kiedy ja ostatnio rozmawiałem z kimkolwiek, kto by mnie pytał o takie rzeczy. Dawno już nie słyszałem tego pytania. Jesteś szefem trzeciego poziomu? Jestem bezdomnym trzeciego poziomu, to na pewno. Shaya Damakos Aiden. A długo ty już jesteś? A jaką mamy datę? Podobno jest tu przejazdem. Jestem przejazdem. 470. Pierwszy. No to będzie tydzień, dwa chyba. Ale wiesz, że rok trwa dłużej. Ile rok trwa? 12 miesięcy, każdy po 30, po 3 dekadni. Tak, chyba. No jest trzeci Niktal, coś tam, no nieważne. No. Znaczy nie, bo jak na dwa tygodnie to tak dużo, wiesz, i tak jeszcze patrzę na gościa, on jest ładnie ubrany, prawda, schludnie. Nie tak, jest brudny. Tak, to jest dopasowana beżowa kamizela, dodatkowo koszula z podwiniętymi rękawami, spodnie w kratę czarno-białą i właśnie podwinięte, tak jakbyś sobie podwinął, jakbyś chciał wejść trochę do jeziora. Tak, widzisz, że jest brudny od przebywania tutaj, widzisz, że ma ręce całe nie tyle w błocie, co widać, że po prostu nie miał gdzie się umyć, no ale to nie jest tak, że wiesz, że ciągle łapie za jakieś gówno albo cokolwiek, tylko no próbował to przeżyć, więc. A co było w tamtym tunelu, którego mówię, żebyśmy nie otwierali, a i tak go otworzyliśmy? Nie wiem. Ale legendy głoszą, że lepiej tego nie otwierać, no ja się, rozumiesz. Właśnie, jesteś tu dwa tygodnie i znasz lokalne legendy. Tak. Jadłeś tamto. To za mnie dużo gadają. Żywisz się takimi czerwiami i Shaya bierze jednego z tych czerwi i... Wy już poszliście dalej, nie ma tych czerwi. Ja myślę, Aidenie... Wiesz, że tych ogrów też tu nie powinno być. No ostatnio jak tędy przechodziłem, to ich tu nie było. Ja myślę, Aidenie, że to wszystko to jest pewna forma... No nie każdy musi chcieć ci wszystko opowiadać o sobie. Widzicie, że przechodzicie akurat koło jednego z takich zagłębień i widzicie kilka kamieni, dużych głazów poukładanych na ścianie dosłownie. I widzicie, że mężczyzna jakby odłącza się od was, idzie w tamtym kierunku i sobie odrzuca jeden z tych głazów i widzicie, że przeciska się przez dziurę. To co, idziecie dalej, czy chcecie wejść? Skąd bierzesz wodę na herbatę? To ważne pytanie. No, są sposoby oczyszczania. Idziemy. Chwilę odpoczniemy. No, chodźmy. Przysiędziemy na chwilę. Zatkam, żeby nie napłynęło. Mam nadzieję, że nas nie zaleje. Wchodzicie. Rzućcie sobie poproszę wszyscy na percepcję. Morze krwi. O, jak pięknie. Shaya z Vincentem. Wchodzicie pierwsi do dużego prostokątnego pomieszczenia, które wygląda trochę jak sala tronowa, gdyby sala tronowa była bardzo prosto urządzona, ale też trochę jak karczma. Widzicie dziesiątki rozstawionych stolików z krzesłami poustawionymi i ogólnie zastawą. Na końcu pomieszczenia, widzicie podwyższenie drewniane, to wszystko dawno jest już, można powiedzieć, nie tyle poniszczone, ale ktoś to poukładał z powrotem. Widzicie długi stół i zaczynacie się przyglądać wszystkiemu dookoła. Mężczyzna zamknął za wami głaz, przeszedł koło was, a wy idziecie kilka kroków i się rozglądacie. Widzicie postaci siedzące przy stolikach, nieruchomo, ale widzicie też inne osoby leżące na ziemi. Takie, wiecie, zupełnie martwe. Trupy. Rozglądacie i to wszystko jest... Widzicie chyba z 5 albo 6 postaci siedzących nieruchomo, zupełnie bez życia, przy stołach. I to wszystko jest takie... nieruchome. Widzicie, że mężczyzna zupełnie odchodzi, tam jeszcze poprawia jakieś krzesło, podnosi. Widzicie, że wyciąga jednego z czerwów i sobie kładzie gdzieś tam. Po czym przechodzi, tam widzicie, że kieruje się w stronę tego podwyższenia. Damakos razem z Aidenem do was dołączają i z Fidi. Ja podchodzę do jednego zajętego stolika.
tak patrzę po pozostałych. Widzicie, że on tam idzie tam na koniec tego pomieszczenia i tak ogarnia sobie, od czasu do czasu podchodzi, kogoś tam poprawi, widzicie, przy tym stoliku tam poruszy jego rękę albo coś tutaj odstawi, coś tutaj przestawi, naleje herbatki albo coś. Jest ciemność, mech wszędzie, zielono. Tak podchodzę i jednego z tych, co siedzą, tak w czoło. Widzisz, że głowa... Szefie, oni chyba nie żyją. Dwóch bezdomnych, których uratowałeś. A! Widzicie, że znowu żera tego robaka. To tamci. Mało gadatliwi, ale widzicie, spoglądacie w tamtą stronę, widzicie dwie osoby. Są to ciała. Nie, mężczyźni są martwi. Widzicie poszarpane stroje, ale nie widać nigdzie na nich, co ich zabiło. Nie widać żadnego przecięcia, nic takiego, ale leżą nieruchomo. Może trochę jakby spali, ale w pozostałych tutaj uczestnikach całej imprezy widać powolny rozkład ich ciał. Niektórzy już nawet są częściowo. Kiedyś słyszałem taką historię. To był chyba Robinson Crusoe. Tylko tam nie było trupów, ale też było szaleństwo. Napijecie się czegoś? Samotność. Egoś? Wciągam swoją flaszkę, biorę łyka. Ja chyba sobie przypomniałem, że... i robię to samo. Że zostawiłem kociołek na ogniu. Tak, czy możesz pokazać nam tylko tego mecenasa? Tak, będziemy się zbierać. Nie, no gdzie wam się śpieszy? Bo burza nas chodzi. Nie za bardzo lubimy otaczać się zmarłymi. Czym od razu zmarłymi? Siadajcie, usiądźcie. I widzicie, że teraz staną na tym podwyższeniu za stołem. Widzicie teraz tron za nim, coś, albo jakieś większe krzesło. I widzicie, że tak pokazuje, tylko usiądźcie. Proszę, no ja tak dużo jest miejsc. Siadam przy jednym ze stolików. Ajdenie, patrzmy Ajdena. Łapię Ajdena, nie siadaj. Szefie, on jest pomylony. Tak jest, wychodzimy. I nie mówię o Ajdenie. Wchodzimy. Dziękujemy za gościnę. Widzisz, Vincent, w momencie, w którym się odwracasz w stronę wyjścia, widzisz tego samego... Nie chciałem się odwracać, chciałem iść tyłem, ale dobra. Jasne, idziesz tyłem i wpadasz na kogoś, odwracasz się i widzisz tego samego bezdomnego, którego ciało widziałeś przed chwilą. Widzisz zupełne bielmo na oczach, martwy wzrok i widzisz tylko, jak powoli otwiera usta, ślina i... nieczystości różne rozchodzą się po jego ustach, gdy nienaturalnie rozszerza paszczę i szczęka przed tobą. Odsuwasz się krok. Proszę, rzućmy na inicjatywę. Poczekajcie, tylko was przenoszę. Czy wy nie wiecie, że szaleńcom się nie odmawia? Jak zapraszają na herbatę, to się tą herbatę pije. Tego ciebie trzymam. A tu jeszcze Ajden. Ale swoje monologi. Problemem jest picie tej herbaty, bo tak to nie miałbym nic przeciwko posiedzeniu tam, ale... I przejdźmy na... tę scenę. Czy wszyscy dostrzegają, co tu się dzieje? Tak. Przed wami, to znaczy za samym Vincentem. 38% ładuje się dopiero. Dopiero się ładuje? To powiedzcie, jak się załaduje. Mogę preloadować. To zmieńmy od razu muzykę na bardziej... odpowiednio. Tak jest, i sprawdźmy sklep. Czy została kupiona karta? Właśnie, sprawdźmy sklep. Czy może ktoś dostał? Nie. Nie, nikomu się nie udało? Po co się sprawdzam? Groza. Battle and action. A mi Foundry właśnie umarł. Za duża mapa? No, a nie, za dużo mapy. A nie! Ja próbuję przerzucić się z dziennika i z powrotem, ja ale dziennik też teraz mi się ładuje. Dziennik mi zmulił wszystko teraz, co jakby... What? Spokojnie, bo ściągacie pewnie ode mnie, dlatego... Dobrze, żeby opisać wam sytuację. To powoli spróbujcie się załadować jeszcze raz. Jak nie uda się, to będziemy próbować inaczej. Trenę
witryna jest nieosiągalna. Tak jest. Witryna jest nieosiągalna. Co? Jak to wybuchłeś? Myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić przerwę. Zrobimy sobie przerwę i wracamy z tą walką za 5 minut. Które wtedy umrzemy. Nasi bohaterowie zostali zamknięci w grocie razem z nieumarłymi, którzy powstają, żeby coś im zrobić. Na pewno coś niedobrego. W takim razie, moi drodzy, rzućmy sobie inicjatywę. Tylko ty 21. Nie rzuciłeś. Tylko ty, Michale, nie rzuciłeś. To, nie, no Fidi, Fidi już... A, Fidi też ma i... No mówię, tylko Michał nie rzucił. No, tylko Michał, nie. Dajcie znać na czacie, czy muzyka nie jest za głośno, a my zaczynamy. Vincent, co się dzieje? Już opisuję. Odwróciłeś się, zobaczyłeś ciało, to stworzenie tego bezdomnego, który teraz ożył. Widzisz, że wykrzywia na ciebie gębę. Od razu spojrzałeś naokoło siebie. Widzisz jeden, będę opisywał kierunkami, na południe od ciebie. Jeden jest przy najbliższym stoliku, zaraz obok was. Ogólnie lustrujesz całe pomieszczenie i widzisz sześć ciał, które teraz poruszają się w różnym stanie wstawania z podłogi są. Co robisz? Co robi Vincent? To jest bardzo dobre pytanie, ale zdając sobie sprawę, że ma na ten temat jakąkolwiek wiedzę, więc wie, że to jest nekromanta, parszywy nekromanta, więc Vincent przeskoczy przez chwili. Nie, nie zabijaj mojego nekromanta od razu, zabij zombie. Czyli masz okazyjny, jak masz ochotę. Ale nie, 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 bo jeszcze nie była jego, jeszcze nie była jego tura. Aha, no to... Ale to ma reakcję, o, to nie ma zaskoczenia. No nie ma zaskoczenia. Nie ma zaskoczenia, no to może rzucić w takim razie. Jeżeli tak się zgadzamy, to... Nie zabijaj diabła jeszcze. A ty nie wiesz, co ja robię. Ej, ty mnie święty spokój. No widzę, co robisz, no. Od czasów odminąłem Fidi, zostawiłem ją na pastwę zodiaka. Powiedz mi, czy 7 cię trafia? Nie, 7 mnie nie trafia. To wystarczy, żebym wiedział, że wiem, co robisz. W takim razie ciało próbuje machnąć na ciebie, ale zwinnie robisz unik. Przeturlewujesz się po ziemi. Dodatkowo przeszedłeś koło dziury ziejącej w ziemi tuż przy wejściu. To miejsce, to, które teraz mam kursor na nim, to jest ziejąca w ziemi dziura. Ziejący portal. Którego nie widzicie dna. Okay. Przechodząc tak, Vincent wypowiada słowa zaklęcia i nakłada na tego pana Hunter's Marka. Gdzieś mówiłem. Zabijaj go jeszcze. A, przepraszam. Dobra, on sobie tu stoi. Niech będzie. On wcześniej poszedł tam dalej, ale dobra, widzisz go. Czy ja mogę podejść bliżej? Ja mam 40 fitów w pierwszej turze, więc jakby nie jest problem. Żeby wykorzystać slota, więc sobie go rzucę, ale to nie są jeszcze obrażenia. Naciąga łuk i oddaje. Oddaję. W sumie on mnie nie widzi. Bo jakby mimo Dark Vision on, ja jestem dla niego dalej niewidoczny, więc będę miał atak. Ale jesteśmy w świetle Aidena, bo Aiden nie widzi w ciemności. A, no tak, Aiden jest... Dobra, czy Aiden jest... Tak, czy jestem w stanie wyjść ze światła Aidena? Chyba jesteś. Jestem w stanie. Ile ty masz movementu? 40 feet, poczekaj, to jeszcze policzę, czy mi się jest tak. Poczekaj. Raz, dwa, bo to jest podwójny. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Widzicie, że w swoje 6 sekund Vincent zaczyna sprintować na granicę i nagle pop i znika. Ale w ciemności. Ile coś metr, powiedz pierw, ile metrów ode mnie jest stóp? Metrów stóp. No teraz jestem od ciebie o 40. To dalej ze świetle. Mówię, że 30, bo lighta jest 30. 40, 12 metrów. 40 stóp. Nie policzyłeś. Jesteś na granicy? Nie możesz się przyjść dalej. No czy w sensie, poczekaj. Dobrze, następny będzie Aiden, więc się przygotuj już. Tak, przygotuj się. Przygotuj się. Ja pewnie będę strzelał do tego pana, no bo co innego mogę zrobić.
Więc już poczekaj, już strzelam. Tak, wiem, to będzie szybki strzał w oko. Teoretycznie jestem w stanie, ale to bym musiał, nie będę go widział wtedy, więc jakby nie dojdę dalej. Ciało bezdomnego podniosło się. Widzicie, że zamachnęło się na Vincenta. On się przeturlał, pobiegł gdzieś w ciemność i zostawił zupełnie stojącą obok Fidi i siedzącego Aidena obok. I oni teraz tylko patrzą i Fidi, Aiden, patrzy na ciebie. Aiden. No dobra, to nic nie zmienia, po prostu tylko robię zwykłe strzały zamiast sharpshootera. To jest pierwszy strzał. Czy 16 tego pana trafia? Czy 16 tego pana trafia? A, przepraszam, tego pana. Tak, strzelam w nekromantę oczywiście. Nie. Nie trafia w niego. No to oddaję drugi strzał. Czy 21 w niego trafia? 21 trafia. To czekaj, bez komórki. Za 11. Wow. Strzała wbija się w ramię mężczyzny diabelstwa, powalając go na ziemię. Widzisz, że wstaje jeszcze, wykrzywia tak. Widzisz, że ma nienaturalnie wykrzywione teraz ramię. Wygina je z powrotem, łamiąc samym ramieniem tą strzałę wewnątrz. I widzisz, że z takim niezadowoleniem zaczyna kręcić głową. Bierze jeszcze kęsę tej czerwonej dżownicy, odrzuca ją na bok i widzisz, że sięga do swojego mieszka. Czy to jest koniec swojej tury? Tak. Dobrze. Aiden. Fidi teraz trzyma tego nieumarłego za rękę. Próbuje mu ją wyrwać. Nie wiesz tak naprawdę, czy to Fidi bardziej walczy z nim, czy to coś walczy z Fidi. Ty siedzisz na krześle obok. Co robisz? Puszczam moją lagę, która świeci na stół, po prostu jak to leży. Połową ruchu wstaję z krzesła i robię krok tak, żeby stanąć za stołem, żeby między nieumarłym a mną był stół, żebyśmy mogli... Ale widzisz, że już następny nadchodzi zza ciebie. Wiem, ale tu jest Damakos i tu jest Shaya, więc myślę, że nie dadzą mnie skrzywdzić. Umiesz liczyć, licz na siebie. Widziałeś, co robił szef? Tak trzeba robić. Nie, nie wiem, czy jego fizycznie widzę. Czy on stoi w tym świetle, czy nie? Nie, tak, stoję w świetle. Ale no nie widzę diabelstwa, gdzieś znikał. Będę rzucał zaklęcie. Klaszczę w dłonie głośno. Klask odbija się echem. I tworzę świetlisty pocisk. Ale bardziej się na tym koncentruję i korzystając z metamagii, jak widzicie, że powstaje jeden, po chwili bum i powstaje drugi, powstają dwa obok siebie, wirują. I posyłam jednego, pierwszy pocisk w nieumarłego, który stoi po drugiej stronie stołu obok. I drugiego poślę tam na południe, ten, który wychodzi z alkowy. Co musimy rzucić? No, rzucam na trafienie. Czekajcie, to są moje zaklęcia. To jest pierwszego obok Fidi, 22. Trafia? Trafia. Za 11 obrażeń od światła. Widzisz, że... Coś więcej robi nieumarłym, nie wiem. I on delikatnie świeci i drugi pocisk zatacza łuk pod sufitem. I leci prosto w drugiego nieumarłego. 21, trafia? Trafia. 15 obrażeń światła. Zużyłem na to jeden punkt zaklinania. Jasne. Wypuszczasz dwa pociski. Pierwszy uderza w tego zombie naprzeciwko stołu. Widzisz, że Fili teraz po uderzeniu zostaje z ręką tego bezdomnego w dłoniach i tak odrzuca w niego. On widzisz, że tam zrobił kilka kroków, wpadł w te kamienie. Posyłasz, wyciągając rękę na południe, w drugiego zombie, który wpada od razu z powrotem do tej alkowy, z której wyłaził. Czy ty go widzisz? Widzisz go. Co robisz dalej? Widzisz, że czy pierwszy tylko zaczyna się świecić, czy obydwa? Nie, oboje się świecą.
Obaj się świecą, jasne. W takim razie trochę bardziej rozświetla się całe pomieszczenie. Czy to jest koniec twojej tury? Tak. Dobrze. Szaja, przygotuj tak, się. Tak, jeszcze głęboki wdech. Mhm. Jakbym właśnie się zmęczył strasznie. Jakbym oddał część mojej duszy w tym ataku. Dobrze. Szaja, przygotuj się, bo zaraz będziesz ty, ale wpierw jeszcze błazen. Diabelstwo. Po tym jak oberwało strzał, wyprostował się, wyrwał ją i teraz sięga do mieszka i widzicie, wyciąga rapier. Nie, wyciąga, sięga jeszcze raz, tak odrzuca ten rapier, sięga jeszcze raz, wyciąga długi, podwójny miecz. Tak, dwuręczny miecz. Widzicie, że jest w wielkości tego diabelstwa. Podnosi go wysoko, teraz sięga prawie do sufitu i idzie powoli w waszym kierunku. Tyle. I widzicie, że staje przed wami i nastawia się w pozycji obronnej. Dobrze. Szaja, co robisz? Widzisz, że diabelstwo wychodzi naprzeciw wam. Teraz już w ogóle nie jest uśmiechnięty, ma spuszczoną głowę. Wzrok patrzy na was spod łba. Trzyma tylko wielki dwuręczny miecz. Nie wiesz, jak ten mężczyzna może unosić takie coś? Ja myślę, że ja na niego nie patrzę, bo widzę, że Fidi, ta kurczę drobna dziewczynka. Bezdomni poziomu trzeciego atakują. No. Coś tam piszczy z tyłu, więc ja odwracam się tylko. Podchodzę do Fidi, tak żeby stanąć. Moment. Mhm. Uważaj, żeby nie być na krawędzi przepaści. To właśnie zaraz coś kliknęłam i teraz nie mogę się tego odkliknąć. Ratunku, ratunku. Jeżeli chcesz się przemieścić, to w lewym górnym rogu pierwsza opcja i pierwsza opcja w pierwszym menu. Nie powinnaś móc się przemieścić. Czy mogę przejść przez tego, przez postać, prawda? Tak, możesz. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. I z tego co pamiętam, mieliście długi odpoczynek, więc wszystkie twoje szały są z powrotem. Nie wpadam na razie w szał, ale czy dałoby radę. Tamakos, ty jesteś następny. Popchnąć go w stronę tej przepaści? Tego. Tak, wydaje ci się, że sama postać porusza się dosyć ospale, można powiedzieć. Te ruchy są bardzo wymuszone i wydaje ci się, że jak go popchniesz, to nie będzie stawiał zbyt dużego oporu. Dlatego, jeżeli chcesz to zrobić, rzuć sobie na atletykę z ułatwieniem. Dobra, więc tylko tak przesuwam w jedną stronę tą Fidi, a w drugą stronę, patrząc na tego, łapię go za fraki. I mam zamiar go zepchnąć. Atletyka. Pięknie. Ułatwione to jest 18. Łapiesz za te szmaty, robisz jeszcze piruet wokół siebie i wyrzucasz go i on dosłownie niczym nurek ląduje gdzieś w środku otworu i słyszycie jeszcze, jak uderza w ziemię z gruchotem kości łamanych. On chyba świecił od w ogóle, więc w tym, a, faktycznie, w tym otworze, on jeszcze świeci. W tym otworze jakieś takie światło jeszcze się. Tak, takie rozchodzące się jak w tej, jak w studni. Dobrze, wyrzuciłeś go. To była twoja akcja. Czy robisz coś jeszcze? Myślę, że nie. Będę na pewno stanem między... Chcę tutaj między... A czy mogę się jeszcze zasłonić tym krzesełkiem? Co to znaczy zasłonić? Czy mogę ruszyć to krzesełko? Możesz ruszyć to krzesełko. Żeby ten zombie na mnie bezpośrednio nie szedł. Bo ja chcę stać między nim a Fidi. Chcę ją osłaniać. Jasne, dobrze. To jest koniec twojej tury, prawda? Tak. Damakos, zaraz będziesz ty, ale wpierw z cienia wychodzi raz, dwa, trzy, cztery. Wychodzi na ciebie jeden z nieumarłych. Widzisz, jest to brodaty mężczyzna o rudym zaroście. Dosyć otyły i powoli się porusza.
Drugi zaś wychodzi w stronę Vincenta. Damakos, twoja kolej. Co robisz? Okidoki. No to wyciągam łuk. Mhm. Pierwsza rzecz, którą robię. I naciągam na niego taką zatrutą strzałę, no co mogę powiedzieć. Zdarzyło mi się jakoś przygotować chwilkę wcześniej, więc będę próbował strzelić do tego diaboła. Mhm. W tym momencie krzyczę tylko do niego, a mogliśmy być przyjaciółmi. I oddaję strzał. Czemu do mnie strzelacie? To jest. Widzisz, że w momencie, w którym strzelasz, on podrzuca ten dwuręczny miecz, robi piruet, obracając się, także strzała przechodzi w miejscu, w którym przed chwilą stał, po czym kontynuuje obrót i łapie dwuręczny miecz. Oddaję szybki strzał, przechodzę po stoliku, mogę przejść po stoliku. Możesz, tak, jeżeli wykonasz test akrobatyki. Dobrze, chcę taki kapitan Jack Sparrow, wiesz, wysoko stawiam nogę, fotel się obala, delikatnie trzęsąc się, próbuję przejść w tamtym kierunku. Ale to jest 8 zaledwie. 8? Nie wiem, czy. No słuchaj, zatrzymałeś się i będziesz miał połowę swojego ruchu. Jednak trzęsące się krzesełko cię tam wyprowadziło z równowagi i. Dobrze. Możesz się poruszyć 15 feet. Czyli tak. Akcją. Tym moim ruchem przemieszczam się tutaj i bonusową akcją. Chcesz się ukryć pod stołem. To jest już normalny ruch. Bo ja mogę bonusowej akcji użyć jako cunning action. Tak. Ruch. To już jest normalne. Dobrze. No to Bartek zaraz będzie feedy. Tu jest jeszcze 15 feetów. 20. Jasne, w takim razie tu, z łatwością odkrywasz przejście. Z łatwością odkrywasz przejście, które prowadzicie, wąskie przejście, które prowadzicie pełne pajęczyn do kanału głównego. Okej. Bardziej chodziło mi o to, żeby tu przycupnąć po prostu. Mm-hmm. Wiesz, tak. I to jest tyle z mojej akcji. Fidi, co robisz? Fidi, słuchajcie. Fidi nic nie widzi. Rzuci zaklęcie. Mhm. Rzuci zaklęcie na... No to było złego człowieka. Na diabelstwo, tak? Spróbuję rzucić zaklęcie rozkazu. O nie, ta Fidi. Teraz tak, czy on musi coś rzucić? Tak, musi rzucić obronny na mądrość. Tak, rzuci rozkaz, żeby padł na ziemię. Jasne. To musi być jedno słowo. Czyli pewnie padnie. Tak. Jasne. W takim razie widzicie, że Fidi odrzuca rękę tego zombie, który po chwili zostaje pochwycony przez szaję i wrzucony do dołu. Fidi odwraca się i widzi to diabelstwo, wyciąga rękę, zamyka oczy i w tym momencie widzicie, że diabelstwo patrzy na Fidi i ląduje na ziemi, ukrywając jeszcze głowę w rękach. Nie wiem, czy Fidi może coś powiedzieć na zasadzie, że nie chcemy cię skrzywdzić, daj nam odejść. Zostańcie trochę na herbatę. Czy to jest koniec rundy, Fidi? Czy się poruszy gdzieś? Za bardzo nie widzę, co się teraz dzieje, więc znowu mi wszystkie tokeny zniknęły, nie rozumiem tego. O, teraz widzę. Teraz nie widzę. Teraz widzę. Dziwne. Nie, ona stoi w miejscu. Jasne. Jak wybierasz Fidi, to guzik widać. Tak. To jest tak, jakby ona nie miała żadnego pola widzenia. Czemu nagle stoi z przodu? Dobrze. Widzicie, że nieumarli zbliżają się do was coraz bliżej. Vincent, do ciebie pomimo tego, że starałeś się ukryć w mroku, nie zdążyłeś dobiec do linii, która już nie była oświetlana przez
pochodnie czy światła Aidena. Widzisz, że kobieta ubrana na biało, jednak cały strój jest już mocno zużyty, z niebieskim pasem na piersi. Podchodzi do ciebie z wykrzywioną twarzą, z potwornym wzrokiem i zamachuje się na ciebie. Ty skupiony zupełnie na diabelstwie. Czy 20 cię trafia? Tak. To dostajesz 4 obrażenia. Odejmij sobie proszę. I tak samo widzisz Shaya. Do ciebie zbliża się ten nieumarły z alkowy. Jednak widzisz, że po chwili odbija i świecąc nadal kieruje się w stronę Aidena, ale fotel nadal zastawia mu drogę, za to z ciemności wychodzi jeszcze jeden i gdy Aiden jest skupiony na tym walkowie właśnie i na diabelstwie, dosięga go i zobaczymy, czy dosięgnie go. Czy 16 cię trafia? Tak, 16 mnie trafia. Za 2 obrażenia. Test na chorobę, nic. O! Co? Przypomnijcie mi o tym później, na koniec. Ale mam pancerz, w sensie strój ochronny. Strój ochronny, masz, dobrze. Antyradiacyjny. A nie przeciwko gulom. Nie umarłym, czy jakim tam. Dzikom w kanałach. Vincent, wracamy na górę. Co robisz? Pielęgniarka podbiegła do ciebie i drasnęła cię po piersi. Wypadłeś z równowagi. Patrzysz na kobietę, zupełnie bielmo w oczach, zęby widać, że wgryzła się we własne dziąsła i poleciała krew. Też za sobą ciągnie po prostu smugę krwi po ziemi. Stoisz tuż na granicy światła. Co robisz? Właśnie się zastanawiam, czy jestem w stanie w ogóle wyjść z tej granicy, ale nichu. Aiden tak się ustawił, że... Rozświetla nas wszystkich. Tak. Rzucam łuk na ziemię i wyciągam. Nie, pochodnia stoi na stoliku. Na stoliku stoi, no ale tak czy inaczej. A, pochodnia stoi na stoliku. Tak. W sumie to leży, ale tak. To nic nie zmienia. Vincent wyjdzie. Tak, nie. Ja bym Nie, rzucam łuk, wyciągam sejmitar, no i będę próbował tą... Kobietę przede mną ciapnąć. Poproszę bardzo. Powiedz mi. 18 trafia. Nie, powiedz to mi. Nie jest światło. Źle narysowałeś. Jeżeli na stoliku jest pochodnia, to tu jest 40 i dalej jest światło. No, dobrze narysowałem. Czy 8 obrażeń to jest... Przypominam ci, że po przekątnej się nie zmienia. Zobacz, tutaj dalej jest 40 fitów. A ja tam... To jest kwadrat w takim razie. Powiedz mi, czy 8 to jest liczba obrażeń? Tak, 8 to jest liczba obrażeń. Dobra. Czy serio mówisz, że tak jest to światło, tak jak narysowałeś? No tak niby... Mam, tak. Tak niby powinno być, no bo światło się rozchodzi po okręgu, a wy możecie biegać po przekątnej, więc... No to znikam. No, rozumiem. Dobrze, w takim razie przecinasz pielęgniarkę. Krew wcale nie pociekła, tylko po prostu skóra zostaje rozdarta twoim ostrzem. Trochę się cofnęła, nie wygląda na zbytnio przejęto, to tylko obraca dalej zdziwiona w twoją stronę głowę. Wzrok zupełnie gdzieś utkwiony w sufit i macha dalej przed tobą ramionami, próbując wcisnąć cię w alkowę, ale ty wstępujesz w cień i... Pomimo tego, że na ciebie nie patrzy, to przestaje cię widzieć. Może będzie mogła mnie atakować, tylko będzie miała disadvantage. Oczywiście. Tak, koniec, to jest koniec. Dobrze. Aiden. Słabo. Na pewno zbyt mocno nie biją, więc... Aiden, za tobą, krzyczy Fidi. Ach, kurwa, wiem i biegnę. Do Damakosa. Biegnij. Biegnę. Nie mogę. A, czy 7 cię trafia? Nie, na szczęście nie. Dobrze, w takim razie... Raz, dwa, trzy, cztery... No biegnę do Damakosa, no. Ty się nie ukrywałeś, Damakos, okej. Nie, jeszcze nie. O, tu biegnę, bo wtedy widzę. Dobrze. Zostańcie, wypijcie herbatkę z nami. Bardzo bym chciał. Zobaczcie, goście już się poruszyli.
Tylko czemu chcą nas skrzywdzić? W sensie, ała. No, oni zatańczyć chcą i widzisz, że nadal leżąc na ziemi turla się w jedną i w drugą stronę. To jest taniec śmierci i nie chcę brać w nim udziału. I lewą dłonią tworzę ognisty pocisk i posyłam go w tego nieumarłego, który się jeszcze świeci. Test. Jasne, poproszę o test. Widzisz, że wszystkie zombie jak na rozkaz zaczynają robić piruecik wokół własnej osi? 17 trafia. 4 obrażenia od ognia. 4 obrażenia od ognia. Tak, to był ten niżej. Tak. Widzisz, że postać staje w płomieniach. Pomimo tego, że już zgasła, to światło rozchodzące się z niej zgasło, ale teraz staje w płomieniach, ale nawet nie macha rękoma. Widzisz, że podchodzi i opiera się o fotel, który też zaraz zajmuje się ogniem. Czy to jest koniec swojej tury? Tak, jeszcze kończę mój ruch, podbiegając dalej do Damakosa. Jasne. Szaja, przygotuj się, bo zaraz będziesz, ale wpierw błazen. Czy możesz sprawdzić opis zaklęcia, proszę Bartek? Czy on musi wykonać jeszcze raz test? Czy już może... A propos rozkazu? Tak, a propos rozkazu. Nie, no w sensie... Robi raz. To, tak, determinist. W następnej rundzie też jeszcze leży. Ale może wykonać, to wykona sobie test jeszcze raz? Nie zdał. Nie, robi to raz na początku, potem już nie robi. Znaczy on musi wykonać rozkaz, jeżeli go wykonał, to potem jest wolny. Okej, jasne. To poświęca akcję, żeby załóżmy mentalnie się przebić przez to i wstać i zaczyna iść w waszą stronę. Znaczy nie, on wykonuje ten rozkaz teraz. On do tej pory jeszcze stał, teraz dopiero się kładzie. A teraz on dopiero? W swojej rundzie, w swojej turze wykonuje rozkaz. Jasne, dobra, masz rację. Czyli teraz dopiero się kładzie tak naprawdę. Czyli traci połowę swojego ruchu i może wydać połowę ruchu, żeby wstać, bo wykonał rozkaz. No, on sobie pójdzie. Albo może leżeć, bo uzna, że to jest bardzo fajne. On zużyje całą swoją akcję i wszystkie swoje ruchy i akcje na to, żeby się podczołgać do was. Widzicie, że zostawił broń z tyłu, ten dwuręczny miecz i zaczyna się czołgać w waszą stronę. Oj, zostańcie. Widzicie, że wchodzi pod dywan i zaczyna pod dywanem iść. Szaja, co robisz? Ukrył się. Szaja patrzy jak... Patrzę, jak wszyscy się zaczynają zbliżać do mnie i mam wrażenie, że oni się zaczynają zbliżać do mnie, bo tak to wygląda. Fidi, trzymaj ci ręce na biodrach. Weź mnie, nie dotykaj. Ale... Wpadam w szał. To przeze mnie? Kurde, przeszkadzasz mi teraz. Patrzę na nich. Jak jesteście gulami, to zaraz z was zrobię gulasz. I rzucam się na... tego błazna, na niego się rzucam. Okej, jasne, on leży, więc masz ułatwienie. To fabularnie on jest pod dywanem, więc spokojnie widzisz to wybrzuszenie. On wczołga się pod dywan i zaczyna się czołgać pod dywanem. Ja pierdziele. Mieliśmy też ustalić, czy Szaja włada młotem, czy toporem. A, no właśnie. Jak to w końcu tak jest? Ja chciałam mieć młot. No to a to, że jest topór narysowany, to nie moja wina, że ja chcę zadawać obrażenie obuchowe, a nie cięte. Ale nie wiem, czy to jest możliwe. Tak, to jest możliwe. Wszystko u nas jest możliwe. Chcę fabularnie, żeby tak to wyglądało, przy czym dwuręczny młot. I zagramy teraz w te chomiki takie, co się tak wysuwają. I trzeba je pacnąć. Tak, i trzeba je pacnąć od góry. Dokładnie, to w te chomiki zagramy. To poproszę o test ataku w takim razie. Tak, tylko chciałabym dodać sobie ten efekt, że wpadam w szał. Mhm. To wykryte podejście. Nie, proszę nie. Proszę nie rób tego. I nie wiem, i spróbować rąbnąć. No jak zobaczymy, będzie mieć 30 obrażeń, to jest słabo. 500! Zobacz, no nie wiem, zobaczymy. Dobra, okej, okay. Czyli rzucam. O mój Boże! I maksymalne jeszcze na pierwszej kostce. O mój Boże! Chomik, ty jeszcze coś dorzucasz do tego, prawda? Tam jest! A
Automatycznie się chyba dorzuciło, tylko tak, po prostu tak. Rzuciła mi mało tak, tak, na tak. Drugiej kostce. Pierwsza kostka nie, to jest 12. Nie, jest pierwsza. Jeszcze dorzuca, tak, a, bo jeszcze dorzuca. Tak, bo jest półorkiem, no dobra. To rzeczywiście, to półorkiem. 30, no mówię, że 30. Jeszcze K12, jeszcze tak? 12. Tak. Ach, blisko. O mój Boże. 29 obrażeń. Jak taki arbus pod tym dywanem. Wow. Widzicie, Szaja, która zasłoniła Fidi łapie ją za biodra, otrząsa się, zaczyna się rozglądać, widzi to diabelstwo wchodzące pod dywan, widzicie, ciągnie swoim młotem po ziemi i niczym w Luna Parku, uderzając w dzwonek, przygniata, nagle rozgniata się z głuchym echem diabelstwo pod dywanem, tylko słychać... Jezu. Co robisz jaki dalej? Jaki Jezu? Głuchasz! O latranderze. O na Merkula. O na Bala. Co robisz? Widzisz, że jeszcze diabelstwo się rusza. Nieumarli zbliżają się z każdej strony. Aiden już uciekł. Damakos też. Vincent zresztą też. Zostaliście ty, Fidi i pochodnia na stole. Czemu uciekacie? On się rusza! Zrzucam pochodnię na ten... na ten... dywan. Jasne. I to jest koniec twojej tury, prawda? Tak. Dobrze. W takim razie zombie skieruje się w twoją stronę. Raz, dwa, trzy. I spróbujecie zaatakować. Zbyt zajęta uderzaniem diabelstwa pod dywanem, zostajesz zaskoczona przez jednego z nieumarłych, który za 20 czy 20 cię trafia? 4 obrażenia. Proszę sobie odpisz. Gdy nieumarły wpada na ciebie, gryząc cię. A to 4 to już jest o połowę, tak? Nie. No bo ja jestem w szale, czyli mam połowę. A, no to masz 2. No to 2. Dobrze. To był pierwszy zombie i drugi zombie. Och, ta pielęgniarka postara się na ciebie rzucić, ale to jest tylko 8, Vincent. W takim razie w ciemność po prostu macha rękami przed tobą. Ty zdołałeś piruetem ładnym obrócić się w ciemności zupełnie niezauważony. Widzisz, że kłapie zębami przed tobą. Damakos, ukryłeś się, to znaczy... Chciałeś się ukryć, no. Ale widzisz, że Aiden już biegnie w twoją stronę. Co robisz? Ale słyszę pokrzykiwania Shai, więc... To jest dosłownie, ciągam. Widzisz, że Shaya teraz stoi na środku i wszyscy zbiegają się w jej stronę. Nawet ten diabelstwo idzie w jej stronę. Ja mam takie pytanie, bo teraz jakbym chciał wyjąć 2 sztylety, w sensie mógłbym rzucić 2 sztyletami akcją i bonusową akcją, prawda? Ale jeśli chciałbym ich po prostu dobyć, to mogę dobyć tylko 1? Tak. Ale to dziwne. Czy teoretycznie nie możesz rzucić 2 sztyletami, jeżeli nie masz ich wyjętych? Nie masz ich wyjętych? Okej. No dobra. Chyba, że masz je na jakimś pasie blisko, no ale nie deklarowałeś. Albo masz specjalny atut, który ci pozwala dobyć 2 bronie na raz. Wow. Dobrze. Nie, to zostaje... Rzucanie nożami w 5. edycji jest mocno... Jest zajebiste, ale niestety no właśnie. No dobra. W kogo rzucasz? W każdym razie, nie, po prostu słysząc słowa Shai, jak tam se pokrzykuje, to tak odwieszam łuk na ramię, czy tam go odrzucam, cokolwiek, dobywam rapiera i mówię, halo, też tu jestem. I widząc tą czerwoną plamę na tym dywanie, no, dźgam rapierem ten punkt. Masz ułatwienie. Wow. To jest 24 na trafienie. Trafia. I to jest 19 obrażeń. Jak mało, mało. Ile? 19. 19 obrażeń?
powiedz mi, jak chcesz to zrobić? Jak chcesz go wykończyć? Biednego błazna pod dywanem. Generalnie krzyczę do Shai, biegnę, nie uciekłem i potykam się o ten dywan, podbiegając do niej, o krawędź dywanu i tak jakby z tym rapierem w ręku po prostu w to miejsce, gdzie jest ta plama krwi już przez szaję, ten rapier tak wchodzi po całości w ten dywan, tak wzdłuż ziemi jakby, gdzie jest uwypuklenie, to tak od poziomu ziemi on wchodzi aż po samą rękojeść i gdzieś tam znika i słyszę tylko takie i to tyle. Jak zwykle. Shaia mocno dowali, a Damakos dobije. Widzisz, jak Damakos wybiega z mroku. Mój chomik to był. A jak było z Minotaurem? No ja nie pamiętam. Przewraca się. Tak samo. Wbija rapier w dywan. I nagle widzicie momentalnie... Nie zorientowałeś się, że zabiłeś diabelstwo. Zorientowałeś się po tym, że nagle wszyscy nie umarli. Padli naokoło ciebie. Nastaje cisza. Fili podbiega do ciebie, Shaia. Jesteście cali? Coś ci się stało? Kogo uleczyć? Bieram mu. Nie jestem cały. Porwałem. Krwawie. Chodź tu, Aiden. Zajmij się Aidenem i następnym razem, jak ja się skupiam, to mnie nie dotykaj. No, ale dziękuję, bo widziałem, że stanęłaś na mnie ochronić. No. Ja chcę w tym czasie podejść w kierunku tego tronu, otrzepać się, podnieść tego dywanu i udać się. W ogóle, Aidenie, sprawdź, on miał taką zajebistą sakiewkę, z której wyciągał rzeczy. A ja idę się rozejrzeć tam przy tronie. W sensie, no, bo on tu mieszkał, no ogólnie chciałbym to miejsce tak przeszukać. A, i tam jest wyjście. Pokazuję ręką na... Jasne, w takim razie poproszę ciebie, Damakosie, o test przeszukiwania, perswazji. Percepcji. A jeśli przeszukuję miejsce, to nie jest bardziej śledztwo, jak szukam rzeczy? Coś? A szukasz czegoś konkretnego? No nie wiem właśnie. No dobra, może być percepcja. Aiden. 11. Co robisz? Podchodzę do dywanu i tak podnoszę krawędź do góry, zaglądając pod widzisz materiał. Fioletową skórę pokrytą czerwonymi przerwami. Najwidoczniej Shaia musiała trafić w głowę, ponieważ czaszka nagle zmiażdżyła się, ale mężczyzna musiał nadal żyć po tym, co słyszeliście. Widzisz, że jego głowa jest trochę węższa niż wcześniej ją widzieliście, pęknięciami na twarzy i widzisz, że jego oczy są całe czerwone. Po prostu podniosłeś ten dywan. Uważaj, i od razu zasłonił. On jeszcze się rusza! I jeb, jeszcze poprawiam młotek. Nie! I opuszczam ten dywan. I tylko taka plama na twarzy, a jedyne... Jak wyciskanie keczupu. No ja idę, nie. Tak. Postaram się wyciągnąć ci tą sakiewkę. Nie, Vincent, spróbuj tam zagłębić i... Tą sakiewkę tylko wyciągnę, staram się nie patrzeć na tą plamę krwi. Gdzie leżycie pod ten dywan? No co chodzi? On już nie żyje. Już go dobiłam. Damakos powiedział. Zresztą widziałaś, że wyciągał rzeczy. Miecz z sakiewki. Może się przydać. To prawda, miał coś magicznego, ale... Wychodzę spod dywanu. Proszę, idę. Tak, trzymasz w ręku normalną sakiewkę. Czy jak ją podczas dżęczy? Tak. O, otwieram, zaglądam do środka. Widzisz, że w środku... Co jest, jak zaglądasz do Bag of Holding? Pustka, ciemność. Jest czarna dziura. A, widzisz czarną dziurę. Nie widzisz nic. Chyba jest za mało światła. To... Rozglądam się i podnoszę tą rękę trupa, który tutaj gdzieś się walał. I jedna ręka odpadła. Biorę tą rękę i tak staram się... Wcisnąć w ten mieszek.
I słuchaj, wchodzi bez żadnego oporu, aż całe znika i kontynuujesz ten ruch i wsadzasz też swoją dłoń. Puszczasz rękę. Wyciągasz swoją. Taki tam reality się rozrywa i koniec kampanii. No, zniknęła. Tak, możecie sobie dopisać. Bag of holding do bag of holding. Wtedy rozrywasz reality. Możesz sobie Aiden dopisać, że masz bag of holding na wyposażeniu. Co do ciebie, Damakosie? Podchodzisz do tronu, zauważasz kilka rozbitych butelek, ale kilka stoi jeszcze nieopróżnionych do końca. Tak jakbyś leżał sobie na tronie i opuszczał rękę, żeby, wiesz, postawić butelki przy nim. Widzisz, że kilka butelek otwartych nadal, wyglądających jak powinien, jest do połowy pełnych. Podchodzisz i wąchasz zawartość, ponieważ nie ma tu nic interesującego cię bardziej. Tak podchodzisz, wąchasz, czujesz, że to nie jest wino. To jest coś bardziej słodkiego, ale też nie taki naturalny zapach owocu, który mógłbyś rozpoznać. Nie rozpoznajesz tego zapachu i to cię właśnie skłania do tego, żeby zainteresować się tym napojem, ale nie wiesz, co to jest. Okej, okay, ale to jest taka butelka jako do alkoholu, w sensie... Tak, to jest jak butelka wina po prostu, otwarta i do połowy wypita. Ale sam zapach na tyle cię przyciągnął, że... No dobra, no. To chowam to gdzieś tam do torby. Nie próbuję tego ani nic, może będzie czas się nad tym kiedyś skupić, a na razie to zabieram po prostu. Jasne. O, ta torba ma pojemność, w sensie nie jest zaskoczona. Tak. Tak jest. I co macie w tej sakiewce? Co on tam miał? Miał jakieś pieniądze? Nie wiem, siadam przy stoliku. Poczekaj, ja trochę może zgaszę ten dywan, który się zaczął palić od pochodni. Nie, bo to była chyba pochodnia światła. A, sorry, to ja myślałam, dziwna ta pochodnia jakaś do dupy. Nawet nie można nią podpalić od tego dywanu. Podnoszę tam pochodnię. Jednego z trupów tak ze stołka zrzucam. Siadam wygodnie. I zamykam oczy i wsadzam rękę, zobaczę co w głowie. Czujesz metal? Coś ostrego? Delikatnie zaczynasz przesuwać palcami po nim, trafiasz na rękojeść. Wyciągasz. Wyciągam. Prosty, jednoręczny miecz. Kładziesz go na stół. Wkładasz rękę. Wyciągasz łom. Kładziesz go. Wsadzasz rękę. Wyciągasz trzy sztylety. Kładziesz. O, wkładasz rękę. Daj. Dopisz sobie trzy sztylety. Wkładasz rękę. Wyciągasz rękę. Tego nieumarłego. Kładziesz na stół. Wkładasz rękę. Mieszasz, ale już nic nie znajdujesz. Ja wezmę ten łom, Maiden, co? Jakbyśmy mieli coś jednak otworzyć. A wy macie nadal łom. To nie jest tak, że się zużywa. A może mam. Mam. No jeżeli chcecie to nosić, to tak, ale więcej nic w środku nie ma, jeszcze tak nad głową trzepię tym mieszkiem. No nie, nic nie ma. Co robicie? Aiden, a jak ja się zmęczę, to mogłabym wejść do tej sakiewki i mógłbyś mnie tak ponosić? Wyciągniesz mnie jak będę potrzebna. Czy posiadam wiedzę na temat tego przedmiotu jakąś? Nie. Wiedząc, że na przykład właśnie ma pojemność i że nic się więcej nie zmieści niż wyżej nie. Tam jakiś tam kubek. No ale chyba widzimy, że Saja nie zmieści się w tą sakiewkę, w sensie jakby no nie przejdziesz przez otwór, no. 60 centymetrów. Ja to przepraszam, nie przejdę przez otwór. Jak to? No dobra, poćwiczę jeszcze w takim razie. Może zrzucę parę kilo i tak za dwa tygodnie to się zmieszczę. Ja bym chciał jeszcze podnieść, znaleźć, wyciągnąć spod dywanu miecz tego błazna, bo on miał dwuręczny miecz przy sobie. Tak, on miał, ale on go zostawił? Nie. No nieważne, tak, znajdujesz. To jest zwykły dwuręczny, porządny, duży miecz. Możesz sobie go dopisać do ekwipunku. Nie, ja go odkładam na stół, jeśli Saja jest zainteresowana, to... Zostawiam go szaj, jeśli nie. I a ten jednorak, co to było? Chciałbym złapać za nogi to truchło i wyciągnąć je spod dywanu. To był miecz, jasne. To właśnie wcześniej mówiłeś, że miał rapier, a teraz mówisz, że ma miecz. A, tak, nie, rapier odrzucił gdzieś tam na bok. Aha, więc tak też miał. To
długi miecz. Czyli długi miecz. Tak, ja długi miecz, chowam potem to do worka. Mhm. I ten dwuręczny miecz też chowam do worka. Jasne. Czy ten trup ma jeszcze coś przy sobie? Czy mogę chować do worka? Nawet nie każe ci, czy... Nie, on nie nosił przy sobie nic ozdobnego, tylko ubranie i ten mieszek. Czy jak coś jest umieszczone w tej torbie, to dalej waży, czy przestaje ważyć? Przestaje ważyć. Torba ma swoją wagę. 15 funtów. Dobra, chodźmy stąd. Trup nie żyje, inne trupy już dawno nie żyły. O, on mówił o tym jakimś mecenasie, czy jak mu tam? Może tamtego poszukajmy. No w końcu nam nic nie powiedział. Jakbym go przycisnęła, to by powiedział. No przycisnęłaś go. Przycisnęłaś go. Tylko powiedział, no mecenas to taki, co żyje, ale trochę znaczy, nie żyje. Przycisnęłaś go pod dywanem, Szaju. A, no tak, w sumie tak. Takie pytanko, minęła godzina od naszego spotkania z Entarimami? Nie. Nie, minęło pół godziny. To teoretycznie ja wtedy widziałem, na teraz to przypomniałem, bo odpalaliście mi Hunter's Marka, czyli on cały czas działał. No. Czyli mogę sobie slota, że tak powiem. A to nie jest tak, że on działał na jednym celu? Nie, Hunter's Marka mogę przerzucać. Tak, on sobie bonusował tak. Z celu na nowy, który właśnie ginie. Nie, on a subsequent to jest w każdej dowolnej następnej turze swojej. No, to trwa godzinę. Byś musiał przez godzinę toczyć walkę, żeby to wykorzystać. No dobra. To... Ale jeszcze to sprawdzę, ale no dobra, na razie to dobrze, jak... dobrze. Tam jest wyjście, wskazuję. Tak. I... Wynośmy się stąd, czym prędzej to miejsce i przyprawiamy ją ciarki. Ajdynie. Może, ja nie wiem, ty masz te dziwne rzeczy ze smakiem i węchem. Taką butelkę odkorkowuję i ci podaję. Mhm. Wiesz, może kojarzysz, co to jest, ten zapach, cokolwiek? No. Ściągam, to się rozsuwam usta, żeby powąchać. Test, poproszę test wiedzy tajemnej z utrudnieniem. Minus 4. No to 16. 16. Ładny rzut. Zapach. Nie jesteś pewien. Ojciec cię uczył rozpoznawać eliksiry i wyczuwasz tutaj, to jest takie podświadome, gdy powąchałeś 1000 eliksirów, to w końcu wyczuwasz, odróżniasz eliksir od zwykłego alkoholu i wyczuwasz tutaj tę magiczną domieszkę, która sprawia, że ten płyn na pewno ma jakiś niespodziewany efekt, ale nie jesteś w stanie ocenić, co to jest za efekt. Ale jest to zdecydowanie magiczne. Wyczuwam szczyptę magii w tym eliksirze. Się wyważę. Co Pana czyni było... go właśnie eliksirem. Pada byłoby to potłuc. Możesz to schować u siebie? Tak, zakorkowuję z powrotem i chowam do mieszka. Bez problemu go wchodzi. Mówiliście, że tu jakieś wyjście jest. To znaczy, gdzie wyjście? Do czego wyjście? Tam, tak jak weszliśmy przez ścianę. No. Wychodzicie bezproblemowo na korytarz. Woda zaczęła już wzbierać coraz bardziej. I sięga wam prawie do kolan, gdy wychodzicie, żeby skierować się dalej na północ. Mam ekipunek, eliksir dziwny. W ciągu następnych 10 minut miniecie kolejne dwa skrzyżowania z otwartymi wszystkimi przejściami. Woda powoli spływa w waszą stronę, ale też w innych kierunkach. Takie same dźwignie, ale jednak wy kierujecie się dalej na północ. W pewien sposób jesteście w stanie rozpoznać to, że na pewno czujecie, że przed wami jest zator, ponieważ woda z tego kierunku, z północnego kierunku, zaczyna ciec coraz węższym strumykiem. Tak jak słyszycie, może nie słyszycie, no ale tam skąd przyszliście, woda na pewno wzbierała, tak tutaj już coraz bardziej podchodzi pod dno kanału. Fidi w którymś momencie zaczyna rozmowę na temat tego, Jak to się stało, że ci wszyscy ludzie tutaj trafili i zginęli? Jak to się stało, że on ich podniósł? I co to za straszny człowiek był? I czemu pomimo tego, że tak dobrze wyglądał, to tak źle się zachowywał? To nie człowiek, to diabelstwo było. Mówiłem ci, że zeszliśmy
do kręgu piekieł. Ale niektórzy ludzie, diabelstwa, inne istoty używają magii zwanej nekromancją i sprowadzają częściowo tych, którzy umarli, z powrotem. Sama nekromancja, ale w takiej formie, sama w sobie nie jest złą nauką. Ale oni sprowadzają też duszę? No, przecież jak można wyrwać cząstkę człowieka od Boga? Ja myślę, tak patrząc na nich, że to są bardziej takie szmaciane lalki, marionetki. Jakbym patrząc na to, to wygląda tak, jakby on był lalkarzem, a to był jego teatrzyk. Niestety większość nekromentów właśnie w ten sposób działa. Porusza ciałami zmarłych osób dla swojej korzyści albo zabawy. Swoją drogą, czy wiemy, jak odpalić tę bombę? Bo ten temat jest bardzo w porządku. Wy nawet nie widzieliście tej bomby. Jakby co? Ale może warto byłoby się przyjrzeć, nim dojdziemy do celu, żeby być przygotowanym, zrobić kabum, jak będzie trzeba, a nie jak to odpalić? Czy jak a kto niesie ten ładunek w ogóle? Aiden. To wy jesteście, Damakos i Vincent, z przodu. Prowadzicie nadal tę rozmowę, starając się trzymać ucho z przodu, ale Fidi głównie rozmawia z Aidenem i z Shayo, którzy idą za wami. Dodatkowo, Shaya, rzuć sobie na percepcję. Minus 4. Widzisz, Aiden? To dlatego właśnie powinniśmy Indigo i Lunę pochować, żeby później nie zdarzyło się coś takiego. Nie chciałbyś chyba zmierzyć się ze swoimi towarzyszami jeszcze raz. Shaya. Słyszysz dźwięk ślizgania się za wami, gdzieś głęboko za wami. Ten sam, który słyszeliście wcześniej. Więc jeszcze najlepiej dobrze nasłuchuję i kiedy jestem pewna, że to nie była po prostu cieknąca woda, pergam Aidena. Aiden, coś idzie naszym tropem. Chyba powinniśmy powiedzieć szefowi. Znaczy, coś się ślizga naszym tropem. Więc tak jak mówiłam. Się ślimaczy. Nie, to nie jest ślimaczenie się, to jest szybkie poruszanie się. Coś się szybko ślimaczy. A my przechodzimy jeszcze przez jakieś te? Nie, na razie macie korytarz i nie widzicie żadnego skrzyżowania przed sobą. Dźwięk zbliża się dosyć szybko. Szefie! Vincentie, tak? I odsuwam Fidi tak za twarz. No, zatrzymuję się. Czekam na nich. No to Vincent... Nie zatrzymujmy się, tylko idźmy dalej. To powinniśmy w kroku przyspieszyć, to tak chyba bardzo. Ale ja jestem z tyłu. To Vincent, idźcie, dogonię was. Chcę tylko posłuchać, co. Dźwięk narasta, to nie jest tak, że bardzo szybko narasta, ale coraz głośniej go słychać. Śluz? Prześlizgujące się coś? Dużego zdecydowanie? Trochę wam to przypomina tego stwora z góry, ale nie, to jednak tamten poruszał się na łapach, wspierając się mackami. Tu jest jeden pojedynczy ślizg po prostu. Okay, tak, no to Vincent, czy to jest taki sam dźwięk, jak słyszeliśmy w komnacie z grodziami? W sensie... Tak, tam to jest dokładnie ten sam. Okej. Okay. Vincent, przystajesz, żeby nasłuchać. Oni poszli dalej, przyspieszając. Fidi popędziła. I słyszysz nadchodzący ten dźwięk, ale pierwsze, co widzisz, to woda, która powoli zaczyna wracać w waszą stronę. Jak już słyszę ten dźwięk, to jakby ruszam od razu, nie czekam, tak? Jakby doganiam towarzyszy. To samo, co wypuściliśmy z tamtego korytarza. Aczkolwiek pytanie, jak pokonało wróć? Trzeba się pospieszyć. Ja bym nawet biegł i zaczynam. Jasne. W takim razie poproszę Aiden, ciebie o test kondycji. No, to jakby zakładam, że wszyscy... Widzisz, że Aiden z Fidi puścili się pędem przodem. Czy to jest rzut obronny? Nie. Nie, po prostu. Tak. W takim razie poproszę wszystkich o test kondycji, jeżeli puszczacie się pędem. Ja ogólnie potwierdzam co do Hunter's Marka. Jakby to był mój test kondycji na koncentrację, bo tam dostałem obrażenia. Muszę ją podtrzymywać. Jasne. Kondycja. Czy jak mam Natural 20, to mogę, nie wiem, Aidena wziąć pod rękę, jak tam przebiegam czy coś? Słuchaj, możesz zrobić tak.
Możesz wypuścić się przodem i zobaczyć, co jest przed wami, albo możesz pomóc jednej osobie. Tak, to chciałbym na tyle szybko przemieszczać się przed nimi, żeby móc wypatrywać ewentualnie. Puszczasz Wiem, że nawet jakby biegnąc, czy tak, no będąc w miarę szybkim, wciąż nie zrobię tyle hałasu, co cała grupa i co oni mnie tam nahałasują. Jasne. Puszczacie się pędem do przodu. Widzicie, że Damakos wypuszcza się biegiem, sprintując. I widzisz już, Damakos, ze swoim widzeniem w ciemności, niedaleko przed wami jest skrzyżowanie razem z tymi grodziami. Widzisz nawet jedno już zablokowane. Biegniecie, woda za wami zaczyna się podnosić coraz bardziej. Już nawet nie odwracacie wzroku, gdy dźwięk zbliża się już narastająco. Po prostu nie chcecie się odwracać, pędzicie ile sił w nogach. Damakos, dobiegasz do skrzyżowania. Odwracasz się i widzisz czwórkę swoich towarzyszy biegnących i widzisz dwie parę szklanych, czarnych oczu. I przypominasz sobie trochę siebie, jak patrzyłeś w ciemności w lustro. Tylko te oczy są ogromne. Są po dwóch stronach kanału, dosłownie światło dobiegające stąd, czy nawet od Aidena, odbija się w nich i widzisz białe zęby, gdy potwór otwiera paszczę. Co robisz? W sensie przebiegam przez drzwi do pomieszczenia z grodziami, prawda? Tak, znajdujesz się teraz w skrzyżowaniu i widzisz swoich towarzyszy. Wiesz, że oni nie zdążą. A oni nie zdążą. Wiesz, że oni nie zdążą. No trudno, zamykam grodzi. Właśnie. Kurwa, nie wiem co zrobić. Czekam na nich, no. Liczę, że sobie poradzą. Oddaję strzał z łuku w to coś, w któreś oko. No, Rzuć sobie na atak. Wyciągasz łuk, strzelasz. Dodatkowo trzymasz drugą rękę już gotową. Obliczyłeś, którą dźwignię trzeba pociągnąć. Trzymasz i wyciągasz rękę do któregokolwiek ze swoich towarzyszy. Poproszę o test ataku. 13. Strzała odbija się od ciała łuskowatego stworzenia i widzisz tylko, jak stworzenie otwiera pysk, przekręca się bokiem i pochłania czwórkę twoich towarzyszy, zamyka pysk i nadal, mając go trochę otwartego, pełznie w twoją stronę. Co robisz? Chowasz się, czy stoisz nadal tu, gdzie stoisz? O kurwa. Wiesz co, to tak jak są drzwi na bokach, chciałbym nie stać centralnie w środku, tylko stanąć tak totalnie przy krawędzi, że jak to stworzenie wjedzie do... Bo ono wypełnia cały korytarz jakby. Tak. To chciałbym stanąć tak na tyle z boku, że jak ono wjedzie do pomieszczenia, to żeby nie mogło mnie od razu zeżreć. Jasne. W takim razie przekręca się, zamyka łeb i wślizguje się do środka. Was wszystkich, wy zostajecie porwani nagle i w potwornym odorze cieple zostajecie pochłonięci i zjedzeni, połknięci w całości. I tu zrobimy sobie 5-minutową przerwę. Okej. I wróciliśmy. Nasi bohaterowie, nie wszyscy, ale prawie wszyscy zostali pożarci przez wielkiego kanałowego węża. Damakos jako jedyny wypuścił się pędem przodem i zdążył do najbliższego skrzyżowania i teraz widział, patrzył w oczy swoim towarzyszom, jak oni zostali pochłaniani przez stworzenie. Och no, to bonjour. I tu by się przydały te karty inspiracji dla moich towarzyszy, ale nikt się nie postarał. No. Wszyscy przejebali ze mną punkty. Ja myślę, że to był wąż rzeczny. To był wąż, który wrócił do oceanu. Dobrze, w takim razie wielkie cielsko zaczyna prześlizgiwać się obok ciebie. Ty schowałeś się i widzisz, jak stworzenie w wysokości co najmniej 10 metrów, to znaczy w kłębie, szerokości czy cokolwiek, zaczyna prześlizgiwać się obok ciebie. Oblepione brązowowato srebrne łuski są wielkości twojej dłoni. Widzisz, że prześlizguje się, zajmując cały kanał, i płynie dalej, to znaczy pełznie dalej na północ. Czekasz tak? Tak, i w tym momencie chciałbym wyjąć dwa sztylety, jakby żeby mieć je pod ręką. I czekam na moment, kiedy to stworzenie ewentualnie zacznie się zwężać, w sensie
na miejsce, w którym nie będzie zajmować całego kanału i przygotowuje się do tego, żeby spróbować na nie skoczyć. Mhm. Już teraz widzisz, że ono nie sięga samego szczytu kanału, zostaje tam jakieś 4-5 metrów od sufitu, ale czekasz. Widzisz, że prześlizguje się, trwa to dobre. Wspinać po boku, tylko spróbować gdzieś tak z pozycji ziemi go. Trwa to dobre 30 sekund, nim widzisz, że krzywizna cielska zaczyna powoli schodzić w dół, aż kreuje się bardzo długi ogon. Spoglądasz jeszcze do tunelu, zostaje zupełnie wyczyszczony przez wielkie cielsko. Woda też już tutaj napłynęła, podniosła się trochę, ale spłynęła inną odnogą kanału. I teraz jest twój moment. Bezproblemowo, nawet nie musisz wbijać tych sztyletów, po prostu wchodzisz, wspinasz się, łapiąc za te łuski na cielsko i jedziesz. Czy co będziesz chciał robić? Powiedz mi, żebym wiedział też, kiedy wrócić do ciebie. Trochę... Ciężko mi powiedzieć. Będę się rozglądał. Przede wszystkim będę starał się rozglądać, czy jeśli będą jakieś załomy, skręty, cokolwiek takiego. Mhm. Chcę śledzić drogę tego stworzenia, próbować zapamiętywać, które skręty wybierało jakby. Czy cały czas jedzie w prostej linii, czy nie. Druga sprawa, będę starał się wypatrywać tych zakrętów też z tego względu, czy... Bo jeśli oni nawet wyskoczą z japy tego czegoś, albo no, drugą stroną w najgorszym wypadku, to akurat tu jestem blisko, to no jakby jeśli wyskoczą przed nim, to i tak ich z powrotem wciągnie, więc liczę, że jeśli będą jakieś wnęki, coś takiego, to jeśli uda im się wydostać, to będą gdzieś w takiej wnęce, zakręcie, jakby przede mną wyskoczą, więc staram się... No i nasłuchuję. Tu cały czas jest szuranko pewnie tego stworzenia, to... Tak. Reszta. Fidi, Aiden, Shaya i Vincent. Czy byliście kiedyś przełknięci przez wielkiego stwora? Nie, w takim razie nie wiecie, jakie to jest uczucie być przeciskanym przez ciepłe, mięsne gardło. Aż dosyć długo musieliście wstrzymać oddech. Ci z was, którzy się zorientowali, co was czeka, faktycznie złapali oddech, nim paszcza się zamknęła i popłynęliście razem z prądem. Tak? Jeszcze? Generalnie no. taka mi teraz myśl przyszła do głowy, że Damakos będzie się... Jednak skoro mówisz, że on nie sięga sufitu, to będzie starał się przemieszczać wzdłuż węża do przodu. Jasne, jeśli dobrze. Jeśli nie będzie to bardzo skomplikowane, wymagające czy coś, to będę nie. się przemieszczał do przodu. To stworzenie jest na tyle duże i stabilne, że możesz zrobić to bezproblemowo. Dobrze. W takim razie, towarzysze, powiedzcie mi, jaki dobry rzut obronny wykonacie na kondycję, proszę. Ja krzyczę. Całą drogę krzyczę. Ja nie wiem, gotowy. W ciemności, oblepiony, wszędzie jest gorąco. Niczym zjeżdżalnia w Luna Parku z horroru. Ja tylko odsuwam od siebie wszystkie stopy, dłonie i jakiekolwiek członki wchodzą mi w oczy, w nos, po prostu. I poproszę wykonaj też Bartek test dla Fidi, obronny, kondycji. 17 to jestem ja, a dla Fidi... 21. Wow. Wszyscy, którzy mają poniżej 15, proszę, żeby odjęli sobie 3 punkty obrażeń, to znaczy żywotności. Próbowaliście wstrzymać oddech, ale niektórzy z was nie krzyczą. Wytrzymali. Tak, krzyczą, dokładnie. Po czym śluz zaczyna zalewać im przełyki i zaczynają się krztusić. Aż w końcu pierwsza osoba zostaje... Dociera na miejsce, można powiedzieć. Zostaje wypluta w ciemności. Vincent, wylatujesz na miękkie, śliskie i zaraz koło jakiejś kałuży... miejsce, mięsiste. Zaczynasz się wspierać na rękach, żeby się podnieść, ale czujesz, że twoje ręce zapadają się w mięsistej masie. Stajesz na kolana i w tym momencie Shaya w ciebie wlatuje od tyłu. Podnosisz się znowu, widzisz, otaczają cię. Nie jesteś pewien do końca, na czym skupić wzrok, ponieważ wszystko tutaj się porusza i
miarodajnie zwiększa się i zmniejsza, ale nadal jesteś w stanie spostrzec, pomimo tego, że panuje tutaj to zupełna ciemność, widzisz postaci w ciemności poruszające się, stojące jakby czekające na was, może nie tyle czekające, co wstrzymywane. Widzisz coś w postaci psa, tutaj jakiś szczur, tutaj coś stojące na dwóch nogach w cieniu. W końcu Aiden i Fidi docierają do was. Aiden, czy ty masz światło? Jeżeli połknął mnie jak trzymałem światełko, to być może, że tak. Jasne. W takim razie w tym... Padam, to momentalnie jest totalny atak paniki. Jestem jak przestraszony kot. Po prostu czuję, że mogę się ruszyć, mam luz, więc po prostu wstaję i biegnę na czworakach. Mhm. Nie wiem, na co wpadam, na ścianę mięsa i zaczynam się drapać, wspiąć, przebić. Mhm. Czym się odwracam i biegnę w drugą stronę, ciągle krzycząc. Dobrze. Zgarnij go. Widzisz po chwili, że nie ma stąd drogi ucieczki. A widzisz, że jesteście otoczeni, jakby w jednym momencie starałeś się wydrapać w jedną stronę. Widzisz duży mięsień rozszerzający się, starasz się w niego wdrapać, ale nie jesteś w stanie. Biegniesz w drugą stronę, drapiesz, biegniesz w trzecią i nagle widzisz postać ukrytą w cieniu, czającą się na was. Odwracasz się i biegniesz z powrotem w tamtą, skąd dopiero przybiegłeś. Widzisz, że twoi towarzysze wstają, zdejmują z siebie tą całą lepistą masę. Starają się ogarnąć całą sytuację. Rzućcie sobie na percepcję, poproszę. Tak jak szef powiedział, ja opanowuję Aidena, łapiąc go za fraka, żeby nie biegał w kółko. Dobrze. Aiden, jako że to jest fabularne, proszę opisz, czy dajesz się ogarnąć przez szaję. Nie, widzisz, że Fidi tylko leży na ziemi i płacze. Dalej krzyczę. Musimy się wydostać, zostajemy strawieni. I staram się wyszarpać. Musimy się wydostać. Trzymaj się mnie. Perswazja? Tak, poproszę na perswazję test. Kto ma rzucić perswazję? Vincent. 15. Widzisz, że Shaya, widzisz, że Fidi spogląda na ciebie załzawione oczy i spogląda na ten spokojny wzrok twój i na tą całą rzeź, która się tu odbywa dookoła. I widzisz, że łapie cię za rękę i wstajecie razem i widzisz, że chcesz wykroczyć do przodu jako ten dowódca, ale widzisz, że ona ciągle cię trzyma za rękę. No, rozglądam się już teraz tak na spokojnie, staram się złapać oddech. Przyzwyczaić do światła takiego czy innego. Uruchomić zmysły. Widzicie, że w miejscu, w którym wylądowaliście, pomieszczenie rozszerza się, niknąc w mroku i faktycznie i po lewej, i po prawej stronie rzędy, niczym prowadzące do jakiegoś punktu, rzędy stworów. Najróżniejszych, od oblepionych całych małych szczurów, stad po prostu zajmujących całe ściany, przez ogromne wilki, może to ogromne szczury, też nie jesteście pewni, po humanoidalne stwory stojące po lewej i po prawej stronie. Jest ich masa. Dodatkowo całe pomieszczenie jest w dymie, wydaje wam się, w jakiejś takiej krztuszącej was, nie daje się tu oddychać, w jakichś krztuszących gazach. I słyszycie wtedy jeden pojedynczy głos, niski, dochodzący z mroku naprzeciwko was. Kogóż mi tu sprowadziłeś? Któż ośmielił się wkroczyć w nasze progi? Ośmielić to bardzo mocne słowo. Nie dano nam wyboru. Jego żołądek mówi! Widzisz, postępuje kilka kroków do przodu postać, zupełnie humanoidalna i bardzo przypominająca Zentarima, którego wcześniej spotkaliście, zakapturzona czarna postać, to znaczy w czarnym płaszczu. Ale ty, Vincent, i Shaya widzicie w ciemności, widzicie, staracie się dostrzec postać, twarz jej pod tym płaszczem i widzicie, że jest tam coś ruchomego. Coś nienazwanego, coś w ciemności, co po prostu
Tak jak w ciemności potraficie dostrzec rysy, gdzieś nawet kątem oka, rysy twarzy człowieka, tak tutaj nie jesteście w stanie skupić wzroku na żadnym elemencie twarzy tej postaci. Widzicie, że to się ciągle zmienia, ale nadal słyszycie głos dobiegający od niej. Czy to wy uwolniliście nas? Jeżeli mówisz o otwarciu grodzi, przez którą wypełzł ten wąż, to zdaje się, że tak. Rozprój go, Szaja. Rozprój go i staram się uwolnić. Ściągam po mieszek i wyciągam wielki miecz, który mnie tam przeważa. Wręczam w dłonie Szai. Wciskam. Aiden, zostaliśmy połknięci i nie żyjemy. Uspokój się. Teraz trzeba tylko czekać. Żyjemy, Szaju, ale nie okazujcie agresji. Nie mamy tutaj złych intencji. Jak to widzicie? Nie mamy złych intencji? Mamy złe intencje. Chcemy, kurde, wyjść. Widzicie tylko, że głowa lekko zwraca się w stronę Aidena. Czeka. Czeka, aż się uspokoicie. Vincent się odwraca. Musicie się ogarnąć. Nie wiadomo, co tu się dzieje. Pożar nas jakiś wielki coś, ale tutaj rozejrzyjcie się. Albo się uspokoimy i spróbujemy wybrnąć jakoś z tego razem, albo już od razu możecie rzeczywiście, tak jak Szaju powiedziałaś, umarliśmy i się z tym pogodzić, usiąść i tak czy siak uspokoić się. Odwracam się z powrotem. Teraz mnie pożar dochodzi. Wdzięczni wam jesteśmy. Wdzięczni bardzo. Powiedzcie, cóż tutaj robicie? Bo musicie się przyznać, że przyjść tutaj nie mogliście, by tylko nas wypuścić. Po cóż tu jesteście? Zostaliśmy poproszeni o oczyszczenie czegoś, co zatyka kanały pod jedną z dzielnic miasta. Widzisz, że wielki wilk z prawej strony wyskakuje na ciebie, staje przed tobą i już otwiera paszczę, by cię pożreć, by cię przegryźć na pół, gdy widzisz, że dłoń postaci wysuwa się do przodu i zatrzymuje go. Nie w nienaturalny sposób, bardziej jakby wilk słuchał się tej postaci. Obraca tylko w głowę w tamtą stronę, schyla ją i powoli wraca, cofając się. Ja nadal myśląc, że nie żyje, po prostu przypatruję się temu wilkowi tak bez strachu, bo jest wielkim, dzikim stworzeniem. On jest mniej więcej twojego wzrostu, stojąc na czterech łapach. I ona też szczerzy tak zęby jak ten wilk. Ty też jesteś jego wzrostu. Mniej więcej widząc, co się dzieje, stara się jakby nie panikować i no, wiedząc, że musi tutaj zachować, niezależnie od tego, czy się boi, czy nie, jakby dobrą minę. Wiesz co, rzuć sobie na mądrość. Jesteś pożarty w żołądku i rozmawiasz z brzuchem. Szaja myśli, że nie żyje, więc się specjalnie chyba nie boi. O, 7. Jednak się boję. Wewnątrz trzęsę portkami. Tak. Spływa po tobie pot i ostatkami sił po prostu starasz się utrzymać konwenansę. Odblokować przejście przyszliście? Na północ się udajecie. Czy wrota północy otworzyć chcecie? Te, które zostały dawno, dawno zamknięte. Pominam sobie. Nie wiem. Nie wiemy, co mamy odblokować. Wiemy tylko, że coś blokuje spływ kanałów. Tak. Tak, na północy. Tak, pomożecie nam. Dacie nam dostęp do ziem północy, tak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy się dalej nie trzyma? Wypuść ich! Nie, myślę, że puściła. W momencie, w którym zostajesz puszczony, widzisz, że cały żołądek zaczyna się kurczeć od najbardziej odległej od was strony. Zaczyna się kurczeć i miażdżyć te wszystkie postaci. One zupełnie nieruchomo zaczynają się jeszcze bardziej cofać, ale zostają wchłonięte jakby przez ściany,
a wy zostajecie, cofacie się kilka kroków i zostajecie wyciśnięci dosłownie i nagle w spazmach zaczynacie być wciśnięci z powrotem do gardła. Damakos, czujesz, że wąż zaczyna spazmami wymiotować. Wąż się zatrzymał, czy dalej się porusza? Wiesz co, wąż się zatrzymał i ty biegniesz, okay. To znaczy idziesz na razie bezpiecznie i faktycznie możesz dotrzeć nawet do jego głowy, bo to nie jest, no mówię, to było kilkaset metrów. Panie, czy tu w tym miejscu, jakby, czy to jest jakieś skrzyżowanie, czy to dalej jest... Wiesz co, myślę, że tak, myślę, że stworzenie dosyć inteligentne wyplułoby was na skrzyżowaniu, więc tak, docieracie do skrzyżowania i widzisz, że stwór zaczyna powoli, to jest po prostu ogromny wąż boa i widzicie, że, to znaczy ty widzisz, że zaczyna powoli otwierać paszczę i faktycznie takie spazmowe, poruszające się ruchy, jakby coś wypluwał. Okej, okay, to jeśli to jest skrzyżowanie, to chciałbym być stosunkowo blisko jego głowy, tak żeby być w tym pomieszczeniu, powiedzmy, ale nie schodzę z niego, bo ja nie wiem, co się dzieje do końca. Jasne, jasne. Poproszę jeśli... test kondycji od wszystkich oprócz Damakosa. Tak, jeśli? No jeśli ich wypluję, rzeczywiście, to będę chciał zeskoczyć, nie? No ale obserwuję ogólnie, co się dzieje. Jasne. Ha, naturalny jeden. Jeszcze raz na kondycję. Tak, poproszę test obronny. Każdy poniżej 15 dostaje jeden obrażeń. Jedno obrażeń. Jeden punkt obrażeń. Dalej krzyczę w niebogłosy. Krzyczę. O mój Boże, ja was naprawdę nie przeniosłem na tą scenę. Ja wam tyle opowiadam, a was nie przeniosłem na tą scenę. O mój Boże. Nie wiedzieliśmy, że tam scena jest jakaś. Taka piękna scena. Ujo, jaka piękna scena w żołądku. Ale jest to samo co poprzednio ze światła. Tak, ja krzyczę, mam bombę, wysadzę cię! Ups. Wracamy tutaj. Dobrze. W takim razie w spazmatycznych ruchach zostajecie znowu uduszeni przez wnętrzności węża, ogromnego stworzenia, żeby zaraz być wypluci w wielkie kałuże zgromadzonej wody na skrzyżowaniu. Damakos, widzisz, jak twoi towarzysze wypadają z wnętrza węża? Gdzieś na bok zeskakuje w takim razie. Mm-hmm. Albo bardziej może zjeżdżam z tego węża, bo on jest taki wysoki, mm-hmm. wysoki fest. Widzicie, tak. Że wielki pysk bezrozumnie zaczyna skręcać, tak jak was wypluł, zaczyna skręcać w jedną z odnóg, nie prowadzącą już na północ. I przesuwa się powoli. Wy się podnosicie, teraz już cali zanurzeni w tą wodę. Wychodzicie z niej. Chociaż nie, może tutaj bardziej na północ jest... Prawie w ogóle nie ma tej wody, więc po prostu upadacie na tyłki. Wstajecie, rozglądacie się, widzicie Damakosa, który jak gdyby nigdy nic stoi przed wami na skrzyżowaniu, a wielki wąż zatacza się w widzicie, lewą stronę. Widzicie, że Vincent się podnosi. Wyglądacie, jakby was wypluło i przyzło. Jesteś nekromantą, przywróciłeś nas do życia. Jak tamto diabelstwo. Jak ty to zrobiłeś? Widzicie, że Vincent się podnosi. Takim trochę ceremonia, widzicie, jest bardzo poważny, podchodzi do każdego, patrzy, czy jesteście cali. Fidi tak samo patrzy, sprawdza. Patrzy na Damakosa, widzicie? I widzicie, że on mija was wszystkich, podchodzi do ściany, ściąga maskę i zaczyna wymiotować. Ja grzebię w mojej torbie, szukając bombę. Tak, znajdujesz ją bezproblemowo po chwili. Jest to zapakowana paczka wielkości... Mówię, to zdzieram tą papier, czy co to jest. Jasne. To jest papier zawinięty w sznurek. To rozdzieram. Mhm. Co ja trzymam? Rzuć sobie na wiedzę tajemną, czy rozumiesz, co trzymasz. Wracaj tu. Szefie, co się właściwie stało? Czy ty gadałeś z żołądkiem? Nie. Była jakaś istota, która tam zamieszkała i chyba fasteruje tym wielkim wężem. W żołądku? Każdy ma kogoś w żołądku? Tego nie wiem, ale nie jest to nic dobrego. I chce zrobić coś złego, a my to wypuściliśmy. Czy to był pasożyt? W sensie w tych ogarach wcześniej były czerwone pasożyty. Może... Nie wiem, był zakapturzony. Nie mogłem dostrzec jego twarzy. Jakby umykał moim oczom. Wybaczcie, masz jeszcze ten ziołowy napitek? Mam.
Mam... albo cokolwiek. Mam też dziwną miksturę, może chcesz spróbować? Nie, potrzebuję coś mocniejszego. I mam... o, to z mocniejszych rzeczy mam sandrop. A mogę ci dać łyżkę wody? Nie. Dobra, daj się napić, no. Jakby nie korzystałem z tego bardzo dużo, więc... No, łapię. Tak sobie tego łyka tej ziołówki. Jasno. No powoli to... właśnie przypomniałam sobie, że dawno nie piłam. Damakos... Ale wiesz co? Nawet nie czujesz szumu w głowie. Przez to, że tyle tutaj zabijałaś, nie czujesz szumu w głowie. O! O! Kurde, czuję się całkiem dobrze. Ha, to zabijanie chyba wychodzi mi na dobre. Chyba tak. To zamieszkam. Chciałem tylko powiedzieć, że w sumie ten wąż chyba trochę nam pomógł, w sensie... to był duży odcinek jakby, bo on się szybko poruszał, nie? Szybciej niż my normalnie byśmy się poruszali. Tak, zdecydowanie. No kilka kilometrów, może nie kilka kilometrów, ale no z kilometr na pewno pokonaliście. No i mówię, że pewnie koło kilometra na północ pokonaliśmy i to w takim bardzo szybkim czasie. Myślę, że nie byłbym w stanie normalnie za wami nadążyć, ale się podłączyłem pod niego i cały czas na północ. Także w odpowiednim kierunku. Muszę się skupić na czymś innym. Ten zator. Muszę się skupić na czymś innym, chodźmy. Aiden. Na pewno nie. Zatrzymywaliśmy się na niczym. Bomba składa się z dwóch części, które dzięki rzutowi 23 na wiedzę tajemną jesteś w stanie rozpoznać. Jest to dwie fiolki, dosyć podłużne i to są główne części, można powiedzieć, całej bomby. Dwie fiolki umieszczone po dwóch stronach metalowego mechanizmu. I widzisz, jest to dosyć prosta konstrukcja, która przy pomocy, nie wiesz w jaki sposób, działającego odczepianego pilota z jednym przyciskiem. Mechanizm wygląda tak, jakby był kurek na środku, też możliwy do uruchomienia ręką, który zmiesza dwie substancje razem ze sobą. Ale odczepiając zupełnie niepodłączony niczym ten pilot, jesteś w stanie stwierdzić, że jak przyciśniesz palcem przycisk, to mieszanki się zmieszają. I nastąpi jakaś reakcja na pewno. No, odrywam ten pilot. Mhm. Gdzieś chowam. Mhm. No. Ktoś cię uderzy w piersi. Wszyscy wylecimy w powietrze. Cóż, shit happens. Gorzej być nie może. Gorzej być nie może. Jesteście pojebani wszyscy, do granic możliwości. Ale to mówisz do nas, do siebie, do bomby mówisz? Wszystkich. Aiden. Chcę powiedzieć, że wystarczy nie dać się zjeść i biec, jak trzeba biec. To nie jest takie trudne. Liczyłem, że chociaż zdążycie dobiec do komnaty, żebym drzwi zamknął przed tym czymś. Znajdźmy to i wysadźmy to. Ale co chcesz wysadzić? Damakos, czemu nie zamknąłeś tego na tym pysku? Przecież to by odciął ten łeb wielki. I by było po sprawie. Widziałaś, jak niechętnie zamykały się poprzednie odrzwia? Poza tym... Spróbować mogłeś chociaż i cię chwyta Fidy i zaczyna trząść. A chciałabyś być w środku w momencie, kiedy wielkie drzwi miażdżą cielsko tego czegoś? Wyglądacie już jak psu z dupy wyjęci, a jakby drzwi cię przytrzasnęły? Jaka jest szansa, żeby mnie przytrzasnęły drzwi, cholero jedne? Porzuciłeś nas! Jakbym was porzucił, to bym nie wsiadł na to gówno. Szalony jesteś. Za kultystów się przebierasz. Na stworach kanałowych jeździsz. Ja jestem szalony? To wy jeździcie w żołądku jakiegoś bydlaka. Kto to widział, kurwa? Dawać się połknąć. Ej, ale chyba jakby nie mieliśmy trochę wyjścia. Fidi, ty się nie denerwuj. Mógł nam pomóc, mógł jednego wziąć. Chociaż, mnie chociaż. Tak samo ty mogłaś wziąć Aidena i... Ja się wywróciłam na pysk, widziałem. Nie widziałem. Mogłaś nim jak kulą do... No właśnie, bo spieprzałeś daleko, żeby uratować własne dupsko. Spieprzałem, jakbym tam nie był, to bym w ogóle za tę wajchę nie mógł ciągnąć. Fidi, tak mogłeś. Się, tak wygląda przygoda. Trzeba było więcej w klasztorze zamiatać, to byś kondycję miała, a nie... A teraz się wymądrza. Weźcie się już, zamknijcie. Przygoda, każdej chwili szkoda. Idziemy. Coś, możecie cofnąć czas, zmienić coś?
Bardzo bym chciał, wy... nie mam ochoty o tym pamiętać. Kontynuujecie tę podróż, jakby rozmawiając nadal, kłócąc się, i widzicie, że w pewnym momencie Fidi zatrzymuje się, przystając z tyłu. I wszyscy obracacie się i widzicie, że ona próbuje zrobić krok, ale nie jest w stanie. Patrzycie na jej nogi i widzicie, że powoli coś wsuwa się po jej nogach. Coś szarego, jakaś szara maź. Co robicie? Widzicie, że ona coraz bardziej przerażonym wzrokiem patrzy na swoje nogi. Coś ją wciąga. Biały węgorz, o którym śpiewał kaktus. Czaju. Co z nim zrobić? Jaki kaktus? W dupę się pocałuj, pomóż mi, no. Biorę, chwytam ją pod pachę i próbuję wyciągnąć. Jasne, rzuć sobie na atletykę, proszę. Czy możemy wyjść z tego żołądka na mapie? Nie. Ja cały czas trzymam bombę i rzuciłem na nią światło, żeby widzieć coś. Zabieram się o jakieś takie twardsze nie wiem, kamienie gdzieś tutaj na dole, bo tutaj podobno sucho jest, a nie aż tyle wody. Łapię ją pod pachy właściwie swoimi wielkimi łapami i próbuję ciągnąć. Jasne. Szaja to może być toksyczne. Ale co? Fidi? Też jest toksyczne. W naszej drużynie najbardziej toksyczne. Wyciągasz mocnym pociągnięciem wyciągasz Fidi. Poproszę, żeby sobie przypisała. Już ci mówię, ile obrażeń. 4 obrażenia. Z głośnym chlupnięciem wyciągasz Fidi i widzisz, że połać szarego śluzu zaczyna pełznąć w waszą stronę. Co robicie? To za nas? Przed nami? Przeszliście potem i nie zauważyliście, i Fidi tylko wciągnęło. Dobrze, to ja bym się chciał, tak patrząc teraz cały czas w kierunku wody, w sensie, bo myślałem, że tu mamy dosyć płytko, w sensie bardzo tak, płytko. Tak, tu prawie w ogóle nie ma wody. Okej, to chciałbym dalej poruszać się do przodu i to szybciej. Jak liczę szybko. Tak. Jeżeli jesteśmy w stanie iść szybciej niż ta istota, to pospieszcie się, bo to coś za nami pełznie. I koniec kłótni, bo rozpraszamy się i nie widzimy takich rzeczy i zaraz coś nas jeszcze pożre. Dobra. W takim wstańmy razie przyspieszacie. Wstańmy to. W pierwszym kroku, tak czapiąc jak koboj, bo nie ukrywając, zastarałem się w gacie po prostu przez to wszystko. Jak jeden zrzygał, to po mnie poszło w drugą stronę. Dobrze. Ty, Aiden, tu jesteś, robisz się taki odważny, zaczynasz chodzić jak prawdziwy, dostojny ork. Ale jeszcze nie wysadzaj tego, bo to nam się przyda do wysadzenia tego zatoru. Ale krok już ci się poprawił, widzisz? No. Chaya to jest... No nie wiem. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Poruszacie się dalej... Jara ta cała sytuacja i dlatego teraz tak idzie, no jakby... Powiedzcie mi proszę, jaką macie pasywną percepcję? 8. Ja mówiłem, że wypatruję, czy muszę się pasywnie opierać, czy mogę rzucić sobie na percepcję? Kiedy mówiłeś, 15. Że... Kiedy mówiłeś, no mówiłem że... od razu, że będę patrzył w wodę i się rozglądał, jak Szaja wyciągała Fidi. Oczywiście. Jeżeli zdążyliśmy ruszyć, to ja ogólnie też bym zaczął się rozglądać. Jeżeli zdążyliśmy, jak nie, no to mam 15 pasywnej. Dobrze. W takim razie rzućcie sobie na percepcję. No, zrzutu nic, więc 15. Wszyscy dalej mam pasywne. Bez różnicy. Szaja, jesteś w stanie wypatrzeć... Teraz już idziecie tylko tunelem na północ. Nie ma już żadnych skrzyżowań i woda przestała ciec. Jedziecie suchym tunelem. Jednak wypatrujesz po prawej i po lewej stronie wgłębienia. Tak jak te... alkowy. Alkowy? Tak, w pomieszczeniu, gdzie pokonaliście błazna, były w ścianach zagłębienia. Tak tutaj też widzisz takie miejsca, w których rury wystają. To znaczy jest zagłębienie w ścianie i z niej rury wystają, tak jak mówiłem wcześniej. Nie wystają poza tę krzywiznę okrągłego tunelu. Ale jest kilka miejsc, żeby się schować. Przechodzicie. Po czym dwójka z przodu, Damakos i Vincent, zauważacie blokujący zator.
15-metrowy drewniany. Na początku, jak widzicie to, wydaje wam się, że jest to jakaś konstrukcja, że jest to barykada. Bardzo ciężko, wszyscy dochodzicie jakby do jednego miejsca i bardzo ciężko jest wam to rozpoznać, bo jest to dosyć pionowe. Wydawałoby wam się, że jeżeli zablokował się tak duży tunel, to na pewno samo zbocze musi być pod kątem. Jednak tutaj jest prawie pionowe i jest drewniane. Pomimo tego, że wygląda to jakby było zupełnie przegniłe drewno, już w niektórych miejscach popękane, widać roślinność, która wypełzła ze środka. Jednak widzicie, że główna część to są po prostu pozbijane razem drewniane deski. I zauważacie napis idący przez środek. Mecenas. Ale jest jakieś wejście przez to, w sensie są dziury w tym, nie wiem. Rzuć sobie na inteligencję. Co to kurwa jest? 18. Wygląda ci to. Patrzysz na ten napis. I jest to biała farba wymalowana na deskach pod kątem. I to wygląda ci jak burta statku. Okej, okay, to ma sens. Prawie. Poza tym, że to średnie miejsce na statek. To chyba mamy nasz zator. Ale to ktoś to zbudował tutaj? No bo przecież nikt tego tutaj nie przyjął. To była łódź, Szaja. To była łódź. Ale jak? W kanałach łódź? Ale dlaczego tamten mówił, że to żyje? Bo to prawdopodobnie takie samo szare gówno, jak przed chwilą chciało złapać za nogę. Coś łączy te deski. Nie chcę wiedzieć co. I nie chcę wiedzieć co zaraz stąd wypełznie. Wysadzamy to i uciekamy. Zgadzam się. Ale ktoś to tutaj zostawił i postawił. Szaję, to nie nasz problem. Za dużo tutaj spraw, które... Ach. Nie, czekajcie, ale... Nie ma czekajcie, Aiden. Wysadzamy to. Za długo już tu jesteśmy. Tego węża? Czy cokolwiek to było? Nie. To jest trochę tak, że cokolwiek tędy przepływało, był sobie tu taki glut, jak ten, który złapał Fidi. Cokolwiek tędy przepływało, jakikolwiek skrawek, czegokolwiek, to chwytało. Chwytało tak długo, aż zatarasowało całe przejście. A te gwoździe? A po ten napis? To jest tak... To samo w sobie jest jak klej. Ale to napis też zrobiło. Nie, napis jest z łodzi. To jest fragment łodzi. A, bo ja nie umiem czytać, to widzę, że jakiś napis jest tylko. Tak, mecenas to była nazwa jakiejś łodzi. Umiesz odpalić tą bombę, Aidenie? Tak, kiby mamy odblokować trzeci poziom. Jak żeby całe ścieki... No to przecież to płynie wyższymi poziomami. Pierwszym, drugim, trzecim płynie chyba już nic. Nie sądzę, żeby teraz był moment na takie filozoficzne rozważania. Podjęliśmy się zadania. Zadanie. Pomożemy tamtemu czemuś. Tak naprawdę nie zaszkodzimy ludziom po drugiej stronie? Ja myślę, że nie, myślę, że powoduje to jakieś problemy, skoro na powierzchni powoduje to jakieś problemy. Skoro Gildia Oczyszczaczy ma problemy w związku z tym, że tu jest zator. Co ja jestem, kurwa, kanalarz? Wysadzamy to w chuj i idziemy. No, mamy za dużo. Potwór jest pod ziemią, a my mamy sprawy nad ziemią. Idziemy, wysadzamy to i wychodzimy stąd. I nie wiem, jak chcesz możesz kogoś powiadomić o tym potworze, może ktoś coś z tym zrobił. To nie jest nasza. To nie jest nasza rola i nasza sprawa. Jak chcesz sobie z nim poradzić? Narzędzie, możemy go wysadzić. Ma rację. Wampira też mogliśmy wysadzić. A wiesz, że ta bomba na niego zadziała? Bo ja nie sądzę. On był trochę duży. Wysadzić tą całą konstrukcję, to konstrukcja jest z drewna, a ten wąż, czy co to było, jakoś nie bardzo. Chyba nie z drewna. Mamy czasu. Tak jest. Coś za nami pełzło. Chodźmy stąd. Wysadźmy to i chodźmy stąd. Szefu ma rację, kurde. Podchodzę do Aidena. Pokaż mi, jak to uruchomić. Zginęło.
właściwie, żeby to zrobić, więc trochę głupio by było teraz tak nagle tak pójść sobie i powiedzieć, właściwie zginęliście, ale my wolimy zabić węża. Ajdenie, wszyscy chcą stąd wyjść. Ja chcę pieniędzy. Właściwie ja nie chcę, mnie tu jest całkiem nieźle, coraz lepiej się tutaj czuję. A ja coraz gorzej. Nie wiem, jeszcze bardziej się przyglądam tej konstrukcji, może da się ją zniszczyć tak normalnie. Czyli jak? Bomby. No, siłą. A jedynie, cokolwiek w tym żyje, cokolwiek tam jest, wolałbym to rozwalić za jednym razem. Jeśli było w stanie zatrzymać tu statek, to nie wyobrażam sobie walczyć ze stworzeniem, które jest wewnątrz tego, tym, co tu żyje. Skoro tamten psychol powiedział, że to żyje i istnieje, to kłócenie się tu jest najgłupszym pomysłem, jaki miałeś dotychczas. Ej, jesteśmy w końcu tym plemieniem jesteśmy, czyli musimy teraz zagłosować. To znaczy posłuchać się szefa, a szef mówi, że trzeba wysadzić, czyli trzeba wysadzić. Dawaj to. Kibrednie, ale daję bombę. Mhm. Jak ją uruchomić? No to ja biorę i oddaję. Któraś, nie umiem. Świeci? Wiesz, jak ją uruchomić? Tak, mam taki pilot. Czyli mam ją gdzieś tam umiejscowić, tak? Kim jest pilot? Co to jest pilot? Taki mały pilocik. A, pilocik! Nie wiedząc, co on mówi, nie zwracając na to uwagę, biorę tą bombę i podchodzę do tej konstrukcji. Pamiętam, że kiedyś szukałam. Ona jest płaska, jest delikatnie pod kątem. Jak to wygląda? To jest... Ona jest pionowa. Jest to dno statku, drewniane, ale widzisz, że całe jest porośnięte małą roślinnością. Jak podchodzisz i zaczynasz oglądać, widzisz, że małe gałązki zielone zaczynają się odginać w twoją stronę. Okej, okay, no to nie wiem, wyciągam kawałek szmaty czy czegoś i patrzę, okay, czy ją biorą ode mnie, że tak powiem. Nie, to jest... Tyle, że po prostu zwracają się w twoją stronę, ale kładziesz na tym szmatę i są zbyt lekkie, żeby, wiesz, utrzymać ciężar. Dobra. Wyciągam swoje kryształy. Mhm. Sprawdzam, ile kryształów jest w stanie utrzymać bombę przy ścianie. Bo ją gdzieś na około środku jeden mieścić. Jeden? Wystarczy? Jeden. To przyczepiam do bomby kryształ. Mhm. Teraz weź tym pierdolnij gdzieś w środek. To jak magnes działa. Mam takie kryształy, które działają... Rozumiem, ale to przyczepi się z drugiej strony do łodzi? Fidi mówi, to taki mały magnesik. To znaczy, to taki duży magnesik. A tak czy siak, gdzieś ten, z tego co pamiętam, te magnesy były przymocowane w stojakach i wtedy trzymały. Nie, możesz przymocować go do dowolnego obiektu, więc przymocowuję go do bomby z jednej strony. Czyli bomba jest pierwszym elementem, który jest przyciągnięty. Aha. I jak rzucisz bombą, to magnes się przyczepi do statku. Obyś dobrze rzucił. No dobra, rzucam. Rzuć sobie na... Rzucanie. Na rzucanie. Nie ma na czegoś na takiego. Na zręczność. Poproszę test. 6. Miotnąłeś. Przykleiło się za wysoko, cholera, ale... No tak w 3/4 się przykleiło. Czy jestem w stanie się wspiąć po tej łodzi? Nie, szefie, pięknie jest, zajebiście, idealnie. Po samej łodzi nie, ale widzisz, że łódź zajmuje tylko część korytarza, a część to są po prostu śmieci, które tutaj nadpłynęły, będąc blokowane przez tą łódź. Znaczy ja chciałem, wiesz, tak jakby wbijać drewno. A, tak, to bezproblemowo. No to wspinam się na górę, poprawiam bombę. Mhm. Tak jak powinna być. Słuchajcie, w momencie, w którym... Użyjcie sobie na percepcję wszyscy oprócz Vincenta. I na inicjatywę. No, to będzie motyw jak z tą skarpą teraz. O. Co? No tam wyskakiwały różne rzeczy ze ściany, to będzie podobnie. 19, ale mam rzuty. Widzisz? 8, a ja 4. Damakos, stanąłeś z tyłu, oglądając całą tę ścianę, widzisz, że wszyscy tam tłumaczą, jak Vincent powinien iść bardziej w lewo, bardziej w prawo.
Fili tam stara się wyciągać ręce, żeby go łapać jakby co. A ty słyszysz, nie odwracasz się, ale słyszysz. Ktoś się skrada za wami w waszą stronę, ale jest daleko jeszcze. Odwracasz tylko głowę bokiem i widzisz postaci... No dobra, może nie powinieneś ich widzieć, ale może inaczej. Widzisz woda, która się tutaj zebrała, ale jest jej bardzo mało. Widzisz ślady rozchodzącego się ruchu po tej wodzie. Jakby ktoś szedł. Okej. Okay. Tu były wnęki, jak szliśmy. Czy tu dalej tak. Są wnęki z boku? Tak. To jak stoję przy jednej ze ścian, chciałbym wyciągnąć dwa sztylety, zrobić takie... Ktoś nadchodzi? Bo zakładam, że wszyscy jesteśmy wspólnie i spróbować jakby zatopić się w jedną z wnęk, spróbować automatycznie ukryć. Rzuć sobie na ukrywanie się. A ja Vincent. Tylko odzywam się w takim razie... Kto, test akrobatyki. Okej, tylko jeszcze robiąc test mówię Aidenowi, ściągnij ze mnie światło. W sensie jakby, żeby wyłączył światło z bomby. 22 akrobatyka. Super, udaje ci się wspiąć, przestawiasz bombę w odpowiednie miejsce, schodzisz. Ty, Damakos, sobie odpisz jeden z kryształów. Schodzisz. Damakos zniknął w ciemności. Co robicie? Vincent chciałby zrobić to samo. Gdzieś idzie w ciemność. Jasne. Przeja Fili Damakos. Fili jest niższa od ciebie. Ona jest bardzo niska. Ona jest 15-latką, więc nie wiem, pewnie jest o głowę niższa od ciebie. Czyli nie ma wymiarów żadnego, który przekracza jej 3 metry. Nie. To tak, to niweluje światło z bomby i chcę dotknąć Fibi, żeby zaświeciła. O ile jest na to chętna. Bo jeżeli nie, to może wykonać, że to była na zemstność. Nawet jej się nie udało. To świeci. Ja mam pytanie. Ja bym chciał... czy jestem w stanie... No, co Damakos? Tak, no to jej ubranie. Jestem w stanie z ukrycia jakby śledzić ruch tych stóp, czy słyszeć dalej go... Tak. Jakby wszyscy się ukrywacie, ale jesteście w stanie... To ja bym chciał zadeklarować, że czekam na moment po prostu, nie? Dobrze, w którymkolwiek momencie będziecie chcieli, możecie mi przerwać opis. Shaya, Aiden i Fidi. Stoicie na środku. Ja Shaya za siebie trochę, żeby Fili, nie wyłaziła do przodu, bo ona... Dla lepszego efektu odsuńmy was troszeczkę od bomby. Odeszliście 10 metrów. Widzicie wysuwające się z ciemności postaci. Czarne płaszcze, lekkie pancerze. Rozpoznajecie, są to podobne postaci do tych, które was prowadziły na górze. Są to Zentarimowie. Widzicie, każdy jest uzbrojony. W mocnym świetle, jaki teraz daje Fidi, próbując zakrywać się rękoma, żeby nie świecić cała, widzicie, że światło odbija się od kling, które mają przy boku. Każdy z nich ma dwie szable. Pierwszy, który wychodzi, a widzicie ich z 12 co najmniej. Widzicie pierwszego, który wychodzi i jak tylko wychodzi z ciemności, żeby was dostrzec i wy jego, słyszycie głos. Czekaliśmy na was. No nie powiem, po starcu się tego nie spodziewaliśmy. No ale jak plotki głoszą, jest w końcu szalony. No, ale przeciwko sobie występować. Widzicie, że zatrzymuje się, tak obraca się. Jakby zdziwiony był, ile ich tam idzie. Nie, spokojnie. Idźcie przenosić papiery, my sobie poradzimy. Widzicie, że czwórka czarnych postaci zatrzymuje się, tak wzrusza ramionami, odchodzi z powrotem. Nadal zostaje ich 8. No. To może powiecie nam, co wy tu do cholery robicie? Możemy tutaj być, wpuszczono nas. Widzicie, że wyciąga jedną szablę. Widzicie, że wyciąga drugą szablę.
Obraca, robi Shaya. Majdana. Shaya, Aiden, Fidi, walkowe i odpalaj. To jak on krzyczy... Widzicie zmieszanie zupełne na twarzy. Krzyczy odpalaj i ja od razu rzucam sztyletem w najbliższego po prostu. Rzuć sobie na atak. Biegnijcie walkowe i odpalaj. Widzicie, że w tym momencie jak to krzyczysz... Rzucę sobie, czy oni się zorientują, o czym ty mówisz. Super, kurwa, super. Ale że nada. Rzucasz jednym czy dwoma? Bo miałeś dwa, tak? No tak, dobra. No to rzuć drugim. Oni się nie zorientowali, o czym ty mówisz i co to jest walkowe. Ale chujowy krytyk. Też na początku słyszę walkowe, o co chodzi. Walkowe. Fidi. Ja nie rozumiem walkover, ale Shaya nie rozumie, co to znaczy walkover, więc... Pomyślaj się poddać? Idźcie się i odpalaj. 23 obrażenia. Widzicie, że... Poddajemy się. Schowajcie, nie poddajcie, kur... Widzicie, że mężczyzna, który wyciągnął już dwie szable, zaczyna biec w waszą stronę, raczej w stronę Shai. Jeden z nich zrozumiał chyba, o co chodzi, bo zaczął biec w bok. I ty, Damakos, trafiłeś go w nogę i on padł na ziemię, nim zdążył i widzisz, że jeszcze padł na ziemię, podniósł się i zaczyna biec w bok po prostu. Inni też wyciągają szable i biegną w waszą stronę. Strzelam do prowadzącego, będę oczywiście tutaj. Ja rzuć sobie na strzał. Aiden, Fidi i Shaya, co robicie? Dobra, to w końcu orientuję się, o co chodzi, że chowaj się walkowe. Więc chowam się walkowe. Mhm. I... Mężczyźni biegną do was i jak wy skręcacie na boki, oni też zaczynają skręcać na boki. Pobiegłeś Fidi za tobą, widzisz, że Shaya stoi na środku. Co robicie? Szukam pilocika. Znajdujesz go bezproblemowo, wyciągasz z piersi. Shaya stoi na środku tunelu. Nic nie słyszę, ale wyciągam pilocik. Tak? Wyciągnąłeś, masz go. Tak. Vincent, widzisz, oddaje strzał w mężczyznę, który biegnie. Ale ta strzała trafia go, ale on zupełnie niewzruszony biegnie w stronę Shai i wyskakuje. Shaya na ziemię! Shaya tylko patrzę, gdzie jest Aiden, gdzie jest Fidi, że jakaś walkover. Dobra, pada na ziemię. Ja bać sobie, wciskam guzik, ale wyskakuje na walkowy, żeby wpaść na Shaya i nie wiem, przytulić się do niej. Mhm. I w tym momencie też rzucam na siebie tarczę. Się na nas, jeżeli to zadziała. Wow. Czy musisz wykonać jakiś rzut? Nie, po prostu tarcza powstaje. Wow, jasne. W takim razie sytuacja wygląda następująco. Mężczyzna biegnie. Jeden próbował odbiec w bok. Damakos go trafił sztyletem, padł na ziemię. Jeszcze próbuje się wpełznąć do jednych z kryjówek. Jeden, ten główny szef, biegnie prosto na was, wyskakuje i ty w tym momencie wybiegasz, klikasz przycisk i słyszycie tylko charakterystyczne... W tle mieszanka się miesza i ty padasz starczą, która ochrania was i następuje wybuch. Poproszę każdego, żeby sobie odpisał 18 punktów żywotności, gdy płomień zaczyna wyrywać po prostu wnętrzności całego korytarza i spopielać wszystko na swojej drodze. Mężczyzna w połowie lotu zaczyna być odepchnięty, wyrwany dosłownie. Widzicie, jak miecze wypadają mu z dłoni, a on sam zostaje porwany podmuchem do tyłu. Potworny huk, który ogłusza was zupełnie, że przestajecie słyszeć cokolwiek, co się dzieje i ty, Aiden, razem z Shaya zostajecie nie tyle zmyci, co po was przelatuje cała fala uderzeniowa i wszystko, co czekało kilka lat za tym kanałem, wszystkie wnętrzności ścieków zaczynają się wylewać po prostu. I pomimo tego, że byliście osłonięci przed pierwszym wybuchem, to teraz zostajecie z tych wszystkich alko wymyci razem z Zentarimami, razem nawet z tobą, Aiden i Shaya. Proszę powiedzcie mi, ile macie punktów życia każdy. Zero. Damako zero. Fidi ma jeden. A czy ta tarcza coś nie dała? A, tak, dała, zdecydowanie. Ile dajesz tarcza? To znaczy tarcza jest tylko na uderzenia, prawda? Ta daje do klasy pancerza, więc... Tak, to załóżmy, że odejmujecie połowę tych obrażeń w takim razie.
Tak, przyznam, czyli zamiast że 18 to 9, to i tak jest bardzo dobrze. Ja tak przyznam szczerze, że myślałem, że jakby, jak powiesz, że mieszanka zaczyna się mieszać, to będzie i ma ten zapalnik czasowy, więc nic się jeszcze nie stało. 10 minut. Czy to było obrażenie od ognia? Tak. Zaczynacie. Ja nie zdechłem, ja połowę dostałem tylko. Tylko ja dostałem pełne i mam 4 życia. I Fidi dostała pełne, i Fidi jest na jednym. Ja mam piątkę w takim razie. Fidi dalej się ładnie świeci. Jasne, w takim razie świecąca się Fidi zaczyna spływać razem z wami wszystkimi tym korytarzem. Płyniecie. I poproszę was teraz o testy na kondycję. Zaczynacie? Tak, saving throw na kondycję. Zaczynacie płynąć, każdy poniżej 10 odrywa 6 obrażeń. Bartek, poproszę rzuć jeszcze Fidi. Dobra, mi się nic nie stało, a Fidi... Kurde, jakie dobra. Dobra, Fidi umiera. Ja świecąca Fidi razem, nagle. Ja płynę razem z tym, z Aidenem. Z Aidenem na plecach, jak taki żółw z taką, tą muszlą, bo taki dobry wynik i w ogóle nic mi nie jest. Tak, nic wam nie jest, poza tym, że chwytacie się czegokolwiek na powierzchni, żeby wypłynąć z wielkich po prostu ton, litrów nieczystości spływających razem z wami teraz w dowolnym kierunku. Zobaczymy, czy nie rozbijacie się o jakąś zamknięte przejście albo coś. Spływacie i w którymś momencie po prostu tracicie przytomność, będąc wciągnięci w głębie kanałów. I sobie tym skończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję wam serdecznie. Wyszli nas gejzer gówna na powierzchnię. Zobaczmy jakąś ulicę i wyjdziemy jak ten starzec. I jak ten starzec tacy tak, w końcu słońce. Tak długo nie mieliśmy tlenu normalnego, że teraz normalna dawka nas po prostu zabije. Dokładnie tak. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Zapraszamy na następny czwartek możliwe. Jeżeli nie, to na pewno będzie informacja na Facebooku. Zapraszamy na naszego Discorda, na którym nasze sesje pojawiają się już wcześniej, więc kto nie zdążył na dzisiejszą sesję, już w poniedziałek będziecie mieć okazję ją zobaczyć, przeżyć na nowo. Czy coś jeszcze? Zapraszamy oczywiście na naszego Facebooka. Przeżyliśmy, czy coś więcej trzeba? Nie, no wpadajcie za tydzień się przekonać, czy Fidi żyje, czy jednak nie, bo ma 0 punktów wytrzymałości. A nie jeden? A jest ten. Miała jeden wybuchu. O. Nie przetrwała jeszcze. A potem zmieniła ją fala gówna. No. Nie trzeba, może będzie jej płacić, no. No też o tym pomyślałem. Wszystko zależy, czy jest NPC-em, czy może bohaterem. Fidi przeżyła i tak nie przeżyła. Dobrze, w takim razie jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Na razie. Dzięki. Na razie. Dzięki. Trzymajcie się. Hej. Jakby zamiatała, to by miała lepsze rzuty na kondycję. Bo...